Dobry wieczór Państwu. Trzeci dzień, trzecia debata trzeciej edycji Forum Geopolitycznego w Łodzi, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Łodzi. Nazywam się Paweł Marczak, jestem koordynatorem tegoż ośrodka. Dzisiaj przedmiotem debaty jest natura polem bitwy, klimat a polityczny układ sił. Najnowszy raport Międzyrządowego Zespołu do spraw zmian klimatu nie pozostawia złudzeń. Kryzys klimatyczny jest realny i ma miejsce tu i teraz. Co Państwa i ludzkość zrobią w obliczu zmieniającej się rzeczywistości? Czy a właściwie kiedy ten proces zmian transformacji klimatycznej spowoduje zmianę układu, międzynarodowego układu sił. Moimi Państwa gośćmi są dzisiaj pan profesor Bok, Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego, jego również były dyrektor, politolog i sinolog, znany publicysta i były dyplomata między innymi na Węgrzech, a także ambasador w Tajlandii, na Filipinach i w Związku Mianmy, czyli Birmie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Jest także z nami pan Marcin Popkiewicz, analityk megatrendów, ekspert i dziennikarz zajmujący się powiązaniami w obszarach gospodarka, energia, zasoby i środowisko, autor takich bestsellerów jak Świat na rozdrożu, rewolucja energetyczna, ale po co i nauka o klimacie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest także z nami pan generał Jarosław Stróżyk, generał Brygady Rezerwy, doktor nauk o bezpieczeństwie, absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, a także obecnie adiunkt Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór wszystkim. Dzisiejszą debatę prowadzić będzie pan Łukasz Kobierski, prezes zarządu Instytutu Nowej Europy, który jest także patronem medialnym naszej tegorocznej edycji Forum Geopolitycznego. Dobry wieczór. Dobry wieczór, bardzo mi miło. Zanim oddam panu Łukaszowi i naszym gościom głos, tylko woli przypomnienia, że jesteśmy także na Facebooku Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi, a także Instytutu Spraw Obywatelskich. Zachęcam państwa, by w komentarzach zamieszczać pytania, które w drugiej części, nasi goście odpowiedzą. Dla tych z państwa, którzy są z nami na Zoomie, zachęcam, aby poprzez Q&A, question and answer, czyli pytania i odpowiedzi, zamieszczać także pytania do naszych panelistów. Przypomnę także już, że Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Łodzi to projekt realizowany przez Instytut Spraw Obywatelskich i współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. To tyle z mojej strony. Życzę udanej debaty i oddaję głos panu Łukaszowi. Dziękuję jeszcze raz RODO Łódź i Instytutowi Spraw Obywatelskich za zaproszenie mnie w roli moderatora dzisiejszej dyskusji i będziemy zaczynać. Moim zdaniem mało rozmawiamy wciąż na temat zmian klimatu i jego wpływu na geopolitykę. I stąd moje pierwsze pytanie. Czy panowie uważają, że zmiany klimatu mogą zmienić znacznie układ sił? I na odpowiedź na to pytanie prosiłbym, prosiłbym profesora Bogdana Góralczyka w pierwszej kolejności. Czy mam setkę, czy dwie setki? Bo to jest pytanie podstawowe. Ile ja mam czasu? Proszę pamiętać, że pan z profesorem rozmawia. Mogę 45 minut mówić ciągiem, więc proszę nas od tutaj... Od 5 do 10 minut proponuję. O, super. No to, to jest czym się wykazać. Proszę państwa, rzeczywiście martwi mnie niezmiernie to, że zbyt rzadko łączymy kwestie klimatyczne z geopolitycznymi. Geopolityka stała się wręcz modna teraz w Polsce, kiedyś jej nie było, a klimat w Polsce, jaki jest, każdy widzi, jest ideologicznie niestety ciągle obciążony. Zacznę od przykładu osobistego. W czerwcu tego roku ukazał się wywiad Rzeka ze mną, zatytułowany Świat narodów zagubionych, to jest parafraza mojej starej definicji ONZ, Organizacja Narodów Zagubionych, że ten ład światowy, który formalnie nam istnieje, nie odpowiada już rzeczywistości. A rzeczywistość, niezależnie od tego, znacząco się zmienia i dotyczyć będzie w całym moim przekonaniu i miejmy nadzieję, że nasza dzisiejsza debata to wyraziście i plastycznie pokaże, iż ład światowy się zmieni również poprzez klimat, a to dlatego, że gdyby to postawiłem w tym świecie narodów zagubionych taką tezę, że jeśli byśmy zamiernik główny
wzięli nie wzrost PKB, co nagminnie i powszechnie czynimy, tylko na przykład to, co ja robię i podejrzewam, że na przykład pan Marcin Popkiewicz również. Chyba jakiś problem z połączeniem internetowym, panie profesorze. Panie Łukaszu, przejdźmy dalej. Tak, to może poprosiłbym generała Jarosława Stróżyka o odpowiedź na to pytanie, na to samo pytanie, a potem wrócimy do pana profesora. Tak, dziękuję bardzo. Raz jeszcze dziękuję za zaproszenie do tej debaty w tym niewątpliwie zacnym gronie. Co do samego pytania, uważam, że jeżeli zmieni coś klimat, to ugruntuje potęgę tych, którzy są obecnie potężni, mówiąc obrazowo. I dlaczego tak się stanie? Głównie dlatego, że te państwa, oczywiście też w dużej mierze gdzieś poszukując rozwiązań, wielu polityków, negując zmiany klimatyczne, chociażby popatrzmy na prezydenta Trumpa, który mówił, że to jest bardzo dobrze opłacane kłamstwo, ale coś robią, bym powiedział. Bliskie mi ze względu na, powiedziałbym, kilkukrotną służbę w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone od mniej więcej 3 lat reagują na te zmiany, na zagrożenia zmian klimatycznych i widzą, że to będzie przedmiotem, powiedziałbym, ewentualnych roszad na scenie geopolitycznej i międzynarodowej. I działają. Po raz pierwszy w tym roku, w styczniu, w corocznym raporcie inspektora generalnego Pentagonu, który wymienia 10 największych, powiedziałbym, priorytetów działania Pentagonu, po raz pierwszy znalazły się właśnie kwestie klimatyczne. Oczywiście one też, kwestie klimatyczne, kwestie, powiedziałbym, również zdrowotne, po trosze wynikające z pandemii, ale jednak widzimy ten, powiedziałbym, tę zmianę nastawienia w Pentagonie od 3 lat, utworzenia specjalnego biura do spraw badań zmian klimatu i wpływu na amerykańskie siły zbrojne. I to są konkrety, a też chcemy mówić przecież właśnie o konkretach. Amerykanie, pan profesor powoływał się też na swoje doświadczenia. Ja miałem okazję służyć na Florydzie w roku 2006, zaraz po szczytowym 2005 okresie huraganów. I widziałem ten właśnie przygotowanie Amerykanów, przebudowę bazy, dostosowywanie. Również miałem okazję być w bazach na Alasce, obserwować te ekstremalne warunki i dostosowywanie się żołnierzy amerykańskich również do tego działania w tym regionie. To są naprawdę wymagające, zwłaszcza dla sprzętu, prawda? Przecież też pewnie będziemy o tym szerzej mówić. To są konkrety amerykańskie. Rosjanie też widzimy, jak działają w rejonie Arktyki, powołując specjalne dowództwo, patrząc na ten region jako potencjalne miejsce również wydobycia różnych minerałów, ale też pamiętajmy, że Arktyka była przez Rosjan traktowana jako takie tylne drzwi do Stanów Zjednoczonych w okresie zimnej wojny. Jeszcze Związek Radziecki tak traktował Arktykę. Dzisiaj jeszcze łatwiej ten dostęp uzyskać, a okręty podwodne rosyjskie właśnie są tym przecież jednym z kluczowych elementów triady nuklearnej tego państwa. Zatem tu widzimy te konkretne działania. Nie chcę mówić o Chinach, nie chciałbym tutaj, powiedziałbym, nie czuję się ekspertem chińskim, ale Chińczycy również mając, powiedziałbym, możliwość budowy swoich sił zbrojnych niejako w tej chwili mają, powiedziałbym,
możliwości takiego działania. Ale chciałbym zaznaczyć jedną rzecz. W każdej strategii, w każdym działaniu, w każdej operacji zwykłej nawet sił wojskowych w każdym państwie najważniejsza jest właśnie ocena sytuacji, ocena terenu. Amerykańscy żołnierze już od szczebla dowódcy kompanii pierwszym punktem każdego meldunku jest tak zwane IPB, Intelligence Preparation of the Battlefield. W tym również i warunki pogodowe, prawda? Wiemy, co się działo i w Afganistanie, jak jeszcze z okresu Związku Radzieckiego. My nie będziemy wracać do generała Mroza, który miał wpływ warunki pogodowe w Związku Radzieckim na operację niemiecką. Jest wiele przykładów, że niedocenianie tego aspektu klimatycznego, pogodowego powoduje po prostu porażkę. Ale chciałbym też podkreślić zasadniczą trudność w pewnej ocenie tej sytuacji w perspektywie wieloletniej. To powiedziałbym w mojej branży, której miałem okazję służyć w pewnych ocenach analitycznych, wywiadowczych, trudno wychodzić poza perspektywę pięcio, kiedyś dziesięcioletnia to była maksymalna perspektywa. Dzisiaj ona jest wręcz niemożliwa przy tak dynamicznych zmianach. Więc chciałbym podkreślić trudność tej określenia stanu rzeczy, który będzie miał miejsce za lat kilkanaście czy kilkadziesiąt. Myślę, że to jest główny problem przy dzisiejszej ocenie sytuacji w zakresie zmian klimatycznych i ich wpływu na realne działania, również na geopolitykę. I tutaj chciałbym tutaj z pokorą powiedzieć, że jest to bardzo trudne, ale myślę, że są lepsi ode mnie w tej ocenie. Dobrze, dziękuję panie generale. Może pozwolimy teraz na dokończenie wypowiedzi panu profesorowi. Widocznie mówiłem coś bardzo niecenzuralnego albo zbyt blisko granicy z Białorusią, bo ze wschodu Polski nadaje, że mnie tak brutalnie przerwało, ale przypominam, że odnosiłem się do pana Marcina Popkiewicza i mówiłem, że wskaźnik dotychczas powszechnie to oceniany to PKB i wzrost, a wydaje mi się, że coraz bardziej powinna być to krzywa Killinga, czyli wskaźnik ilości zanieczyszczeń w określonym wymiarze i że głośna konferencja klimatyczna COP15 w Paryżu postawiła w zasadzie dwa takie wskaźniki. Jeden 450 particle per million, czyli ppm, a druga, że 1,5 stopnia Celsjusza temperatura całego globu. Jeśli te dwie granice przekroczymy, to będzie jak u Nielsa Bohra, znanego fizyka i noblisty, który mówił, no przewidywać jest bardzo trudno, szczególnie jeśli chodzi o przyszłość. Tym niemniej ja dzisiaj spojrzałem, bo ten krzywą Killinga to prezentuje Instytut Scripps w San Diego, a ja tam miałem możliwość przebywać dłuższy czas jako stypendysta Fulbrighta i na dzień dzisiejszy to jest 413,21. Chcę powiedzieć, że pół roku temu było prawie 419. Nie wiem, czy to fluktuacja chwilowa, czy związana z COVID-em. W każdym bądź razie zmierzamy szybko do tej 450. I w tym kontekście klimatolodzy i eksperci od klimatu, nie pogody, nie ci meteorologowie, którzy nam wicherek czy pogodynka pokazują codziennie pogodę w różnych programach telewizyjnych, ci pierwsi będą mieli coraz więcej do powiedzenia, ale chcę podać jedno źródło, które miałem możliwość omawiać również w Polsce. Jest taki ekspert amerykański Daniel Yergin, zresztą ekspert od energetyki, energii. Nagroda Pulitzera w takiej dziedzinie, to trzeba powiedzieć, że musiał być ciekawy w pisaniu. I on w początkach tego roku, na przełomie poprzedniego i tego roku, wydał książkę Nowa Mapa. To jest próba odpowiedzi wprost na zadane przez naszego prowadzącego pytanie. Nowa Mapa, a w podtytule była Energia, klimat i nowy ład światowy, czyli jakby wprost.
I co ten Daniel Jergin, który jest niezwykle popularny i wpływowy doradca w najważniejszych amerykańskich gremiach, mówi? Po pierwsze, że 82 do 84% nadal źródeł energii to są fossil fuels, a więc źródła spalane, czyli jeszcze nie przechodzimy tak szybko, jakbyśmy chcieli, przynajmniej niektórzy, na alternatywne źródła energii. Ale proces jest jego i większości fachowców zdecydowany i nieodwracalny, mianowicie, że będziemy odchodzili od... Chyba znowu wpływy białoruskie. O, jest pan profesor. Proszę włączyć mikrofon, panie profesorze. O, już. Coś mnie zrywa, jestem w jakiejś zonie niebezpiecznej. I ten Daniel Jergin podaje, że będą alternatywne źródła energii, a to pociągnie za sobą niesamowite konsekwencje. Jakie? Ano, może pamiętacie państwo, pan generał Stróżyk prawdopodobnie pamięta słynną definicję John McCain, co to jest Związek Radziecki czy Federacja Rosyjska. Oil Station and Nukes, czyli stacja benzynowa z rakietami jądrowymi. No i do tego był OPEC. A wydaje się, że to będą zupełnie inne państwa i kraje, te, które najszybciej przejdą przez rewolucję energetyczną. Ja będę chciał później na ten temat powiedzieć nieco więcej, bo wydaje się, że to jest ważne. I w tej przerywanej interwencji chciałbym dodać jeszcze jedną rzecz, że jest taki pisarz izraelski, oczywiście jak większość mieszkańców Izraela, jeśli nie z byłego terenu Związku Radzieckiego, czy Rosji, czy Ukrainy, to z pochodzący z przodkami z Polski, Yuval Noah Hariri się nazywa. Jego trzy największe książki, światowe bestsellery, zostały wydane. I jedną bym bardzo polecił naszym słuchaczom, bo jest dostępna w języku polskim, 21 lekcji na XXI wiek. I z tej literatury, bo tak to należy nazwać, to świetny pisarz, myśliciel, ale członek też izraelskiej i nie tylko Akademii Nauk, profesor uniwersytecki jak najbardziej. Hariri jednoznacznie wskazuje, że albo sobie z klimatem poradzimy, albo będziemy skazani na daleko idące turbulencje, nawet trudne do przewidzenia. Celowo nie na koniec zostawiłem sobie pana Popkiewicza, bo ich nauka o klimacie jest podstawową zupełnie książką, którą niestety nasi publicyści wzięci z dobrymi nazwiskami z prawej strony sceny politycznej powiedzieli, że sobie podstawią pod doniczkę z kwiatami. Takie jest ciągle u nas myślenie, ale myślę, że do tego, jak my w Polsce myślimy o klimacie, też dojdziemy. Na razie klimat jest taki, że zaczynamy go łączyć z geopolityką i to dobrze, bo, i to jest ostatnie zdanie z mojej tej interwencji, klimat na pewno przyniesie zmiany w naszym życiu i klimat na pewno dokona głębokiej korekty ładu światowego. A jakiej, to jeśli mnie pan przewodniczący obrad dopuści w następnej korekcie i znowu mnie nie zerwie, to swoje powiem. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję panie profesorze za wypowiedź oraz za polecenie ciekawych pozycji książkowych. A teraz o odpowiedź prosiłbym pana Marcina Popkiewicza. Dobrze. Ciekawe, co pan powiedział, panie profesorze, odnośnie nauki o klimacie. To chyba, nie wiem, czy Łukasz Warzecha chyba tak podsumował, że czytać nie będzie, jak dostanie, to włoży pod doniczkę. Znaczy, to jest syndrom typowy, że jak jakieś
informacje nie pasują do naszego światopoglądu, to jak już w pewnym wieku mamy tendencję do ignorowania faktów, które są zagrożeniem dla tego światopoglądu. To jest trochę takie symptomatyczne. A to się mówi, że nie jesteśmy gatunkiem racjonalnym, tylko racjonalizującym, tak? I bardzo bronimy swojego światopoglądu. A im kto jest inteligentniejszy, bo redaktor Warzecha bez zdania jest inteligentnym człowiekiem o szerokich horyzontach, tym skuteczniej umiemy wypierać, znajdować sobie argumenty, czemu te fakty to można zignorować. Wspomniał Pan też, ja założę czapeczkę fizyka, przepraszam, jestem fizykiem, a nie jakby muszę zaadresować. Mogę dzielić ekran? O, jest. No więc wszedłem na stronę Scripsa oczywiście, co profesor zauważył, że przed pół roku temu było 419 cząsteczek CO2 na milion, a teraz 413. I dlaczego? Tu widzimy dwa lata, jak się to stężenie zmieniało. Widzimy, że taka jest taka falka. W dłuższym horyzoncie czasowym, o, to ładnie widać, tak? Taką falkę mamy non-stop, ale to pięknie się w górę i to coraz szybciej. To, że tego jest coraz więcej, to jest nasza robota, dorzucamy dwutlenku węgla do atmosfery, z spalania paliw kopalnych i z wylesiania, a ta falka, która ma szczyt gdzieś w maju, a dołek w październiku, z czego się bierze? Mauna Loa, to obserwatorium, dla którego widzimy dane, jest na półkuli północnej. I teraz na wiosnę co się dzieje? Rośliny rozkwitają i zaczynają wyciągać dwutlenek węgla z atmosfery, fotosynteza się rozbuja, więc dwutlenku węgla w atmosferze ubywa. Z kolei, kiedy przychodzi jesień, to ten wzrost zamiera, liście spadają z drzew i tak dalej, rozkład materii organicznej, to wraca do atmosfery. Widzimy, można powiedzieć upraszczając, jak Ziemia oddycha. Rośliny wyciągają, dwutlenek węgla wraca do atmosfery. Tylko co roku to jest więcej, więcej, coraz więcej. I jak spojrzymy w horyzont czasem takim trochę dłuższym, na przykład tu widzimy już, tu szła rewolucja przemysłowa, no widzimy, jak to pędzi. Grają w ciągu 4 lat o taką działkę kolejną do góry. Jak spojrzymy w dłuższym horyzoncie czasowym, 10 tysięcy lat, to też wbija w fotel. Tu nie ma żadnych naturalnych cykli generalnie. Więc faktycznie gwałtownie zmieniamy skład atmosfery ze względu na dwutlenek węgla, metal. Dobra, przestanę współdzielić, to troszkę była taka dygresja. Zmiana klimatu będzie miała różne konsekwencje. Wiele zostało poruszone. Część będzie natury takie, powiedzmy, klimatyczno-fizycznej. Żeby mieć jakiś punkt odniesienia. Planeta o wyższej temperaturze czy niższej jest trochę inną planetą. Gdzie indziej są strefy klimatyczne, gdzie indziej są pustynie, gdzie indziej są lądolody, gdzie indziej jest linia brzegowa. Jak tak porównać mniej więcej świat 20 tysięcy lat temu w maksimie epoki lodowej, no to pewnie wszyscy wiemy, że mój rodzinny Gdańsk był pod grubym lądolodem, podobnie Nowy Jork, gdzie indziej były strefy klimatyczne, gdzie indziej pustyni, linia brzegowa 120 metrów niżej, jak ten lądolód stopniał. To była generalnie zupełnie inna planeta. Zupełnie gdzie indziej byśmy mieszkali. Nikt by w Gdańsku nie mieszkał na przykład, czy Nowym Jorku na tym lądolodzie. I to było mniej więcej 5 stopni Celsjusza różnicy temperatury globalnej, 4-5 stopni Celsjusza. Jeżeli tak pomyślimy, że w tym scenariuszu takiego biznes jak zwykle, że rośniemy w oparciu o paliwa kopalne, całe szczęście chyba schodzimy jednak z tego scenariusza, więc będzie mniej źle. A w tym scenariuszu o te 4-5 stopni mielibyśmy zmianę temperatury w ciągu stulecia. Jest ta zmiana między światem epoki lodowej, a znanym nam światem, 4-5 stopni Celsjusza, która trwała 10 tysięcy lat, teraz moglibyśmy zmienić planetę w podobnej skali w ciągu stulecia. Jak teraz pomyślimy, że okej, jakie byłyby zmiany geopolityczne w granicach kraju, w zamieszkałych strefach, terenach rolnych, gdybyśmy w ciągu 100 lat mieli przejście z epoki lodowej do naszej planety albo odwrotnie, jakieś trzęsienie ziemi zupełnie. Duża część ludzkości musiała mieszkać gdzie indziej. I to samo generalnie, dobra, jak pokażę obrazek jeszcze raz, ekran, przejdę do prezentacji, którą dobrze, która to ilustruje. Dobra, przekroczymy wiele punktów krytycznych generalnie, bo w stabilnym klimacie mamy jakieś elementy krajobrazu, które są stabilne. Nie wiem, lodowce są tam, gdzie są, lądolód jest tam, gdzie jest. Jak klimat się zmieni, na przykład ociepli, to lodowiec na przykład zniknie, zatrzymać cyrkulację oceaniczną, będzie wiele zmian. No i problem jest w tym, że te zmiany wielkoskalowe, punkty krytyczne mogą mieć bardzo poważne konsekwencje i one są bliżej niż nam się zdawało. Do niedawna to jest ta niepewność, że lodowód Grenlandii zdestabilizuje się w klimacie cieplejszym od 1 do 3 stopni Celsjusza. To jest nasza niepewność, tak jak wysoki jest ten słupek. I teraz problem jest w tym, że im więcej widzimy, tu mamy rzut oka na raporta IPCC, tym bardziej widzimy, że te punkty krytyczne są bliżej niż nam się zdawało, że ryzyka są poważniejsze przekroczenia tych punktów krytycznych. Jeszcze nie tak dawno nam się zdawało, że ocieplenie o 2-3 stopnie Celsjusza nie będzie się wiązać z dużymi ryzykami tego typu. Teraz im więcej mamy obserwacji, lepiej rozumiemy procesy niestabilności lądolodów, cyrkulacji oceanicznej, widzimy, że już ocieplenie o 1,5-2 stopnie Celsjusza będzie wiązać się z naprawdę poważnymi zagrożeniami. I także sobie wyobrazić ten świat, jeden slajd. Tu mamy średnią roczną temperaturę w różnych miejscach na Ziemi. W Polsce do niedawna to było 7-8 stopni, w Warszawie teraz koło 10. Już Mazowsze ma klimat termiczny mniej więcej niż inny węgierski. To jest wyraźna zmiana klimatu. My w Polsce za dzień upalny uważamy dzień z temperaturą maksymalną powyżej 30 stopni. Te czarne obszary tutaj
to są obszary ze średnią roczną temperaturą powyżej 29 stopni. To są granie promile terenów lądowych, co nie zamieszkały rejon na Saharze. Tylko teraz jak pomyślimy, żebyśmy poszli tym stępszym biznes jak zwykle, dalszego spalania paliw kopalnych, to za 50 lat te upały rozszerzają się na te obszary kreskowane. To byłyby tereny zamieszkałe przez 3,5 miliarda ludzi. W samych Indiach ponad miliard. Setki milionów w Nigerii. I jak pomyślimy teraz, że miliardy ludzi mieszkałoby w terenach tak upalnych, jak dzisiaj nie zamieszkały rejony Sahary. Co to oznacza dla możliwości uprawy roślin, dla dostępu do wody, dla możliwości hodowli zwierząt, a w ogóle możliwości fizycznej pracy na zewnątrz, choćby w budowlance. To znaczy granie kompletną katastrofą społeczną, gospodarczą. Niektórzy się pocieszają, że my będziemy beneficjentem ocieplenia klimatu. I trochę prawdy w tym jest, bo my jesteśmy w chłodnym rejonie świata. Bliżej biegunów niż warszawiacy mieszka raptem 3% ludzkości. 97% mieszka bliżej równików, niżej równika. Jak pomyślimy generalnie, że no tam się zrobi ekstremalnie ciepło, tak, u nas będą pewne plusy. Będzie dłuższy sezon wegetacyjny, mniejsze potrzeby grzewcze. Granie u nas będzie jak nad Morzem Śródziemnym, w jakimś horyzoncie czasowym. I można się cieszyć, że będziemy mieć tę emeryturę pod palmami. Jak pomyślimy, co się będzie działo tutaj, na globalnym południu, i że pod tą palmą będziemy mieć 10 migrantów z Afryki Bliskiego Wschodu, no to troszkę zadowolenie i przeświadczenie, że nasza chata z kraja trochę nam przychodzi. I oczywiście dużo zależy od tego, jak bardzo ta zmiana klimatu pójdzie daleko. Bo pytanie jest, czy mówimy o horyzoncie czasowym 10 lat, 50, 100. Zmiana klimatu to jest coś, co działa kumulatywnie. Często mylimy na przykład ze smogiem, nie tylko emisję tlenku węgla ze smogiem mylimy, ale też jakby sam charakter zanieczyszczenia. Jakbyśmy powiedzmy stwierdzili, ok, mamy problem ze smogiem, umierają co roku dziesiątki tysięcy Polaków w stanie zanieczyszczenia powietrza, więc tyle, ile COVID zabił, tak? COVID zabił raz, a smog zabija co roku tyle Polaków. To gdybyśmy wyeliminowali kopciuchy, rury, diesli z wyciętym filtrem i tak dalej, mieli, zaprzestali emisji smogu, to byśmy mieli czyste powietrze już po tygodniu. I problem by się skończył. Z dwutlenkiem węgla jest inaczej. On się kumuluje w środowisku. Wtedy jak z wodą dolewaną do wanny. Dolejemy do pewnego poziomu, to jak zakręcimy kurek, to zmiana klimatu zatrzyma się na tym wyższym poziomie, obrazowo mówiąc. Więc jak wyzerujemy nawet emisję, to jest znaczny problem się rozwiąże i klimat wróci do stanu z epoki przedprzemysłowej. Nie, po prostu klimat zatrzyma się ocieplenie mniej więcej na tym poziomie, do którego doprowadziliśmy. Więc to jest na zawsze. To są generalnie, mówimy o skali geologicznej. Raz ociepli się o 5 stopni, no to będzie przez tysiące lat stabilny klimat cieplejszy o te 5 stopni Celsjusza. Więc to jest generalnie zmiana trwała. Oczywiście to może jeszcze pójść dalej, pokazałem różne punkty krytyczne, ale jakbyśmy tak dalej się rozpędzili, to możemy odtworzyć z grubsza epizod hipertermiczny takiego wielkiego wymierania, jak było na przykład na przełomie Permu i Triasu, gdzie ginęło 90% zamieszkujących naszą planetę gatunków. I to zapoczątkowywały w swoim czasie emisje dwutlenku węgla z wulkanów. I teraz być może jesteśmy w stanie to samo powtórzyć emisjami spalania paliw kopalnych. Kraj planeta niezdatna do życia, dla życia tlenowego. Gdzie są te granice, gdzie są punkty krytyczne takich zjawisk, do końca nie wiemy. Być może nawet, przy spalaniu wszystkich paliw kopalnych nie doprowadzimy do takiej katastrofy, a być może już nawet w scenariuszu szybkich redukcji emisji porozumienia paryskiego jedziemy po bandzie, według niektórych opracowań naukowych. Więc generalnie my często postrzegamy tę zmianę klimatu jak takie wyzwanie krótkoterminowe, ale ono jest wyzwaniem kumulatywnym, które narasta. Jak będziemy przekazać kolejne punkty krytyczne, możemy się zupełnie wyrwać spod kontroli i nie będzie jak wrócić do punktu wyjścia. Więc to jest pierwsza kategoria wyzwań, czyli zmiany klimatu będą trzęsieniem ziemi z systemu żywnościowego, migracji, geopolityki. Bo jak teraz mamy problem, jak na granicach Unii kilka lat temu stanęły 2-3 miliony migrantów, a teraz mamy, nie wiem, 2-3 tysiące na granicach Białorusi, czy 20-30 tysięcy, jak tam liczyć, no to pomyślmy, co będzie, jak stanie miliard, 2-3 miliony. Co wtedy z tym zrobimy i czy będą jakieś dobre odpowiedzi? Według mnie nie będzie dobrych odpowiedzi. Jak historia jest jakimkolwiek nauczycielem tego, co się wtedy będzie działo, to dojdzie do incydentów takich czy innych. Wybierzemy faszystów, którzy wstawią karabiny maszynowe i będziemy zabijać niewinnych ludzi. Bo to my zmieniamy klimat tym ludziom w Afryce, oni nie emitują. To oni poniosą te konsekwencje tego, jak my sobie żyjemy. I to jest oczywiście olbrzymi problem geopolityczny. Na to nakładają się problemy takie krótkoterminowe, czy problemy, wyzwania, na przykład Arktyka wolna od lodów, ta konkurencja między Rosją, Ameryką, że niektóre tereny będą bardziej zdatne do zamieszkania niż są obecnie nawet, a inne niestety będą zupełnie niezdatne do zamieszkania. I to jakby jest pierwsza kategoria konsekwencji. Druga kategoria jest taka, że sama jakby ochrona klimatu wymaga
zmiany podejścia do zasobów, w przyszłości do paliw kopalnych. Musimy zaprzestać spalania paliw kopalnych tak, żeby się nie przelała woda w wannie, musimy zakręcić kurek wody. I teraz było powiedziane, że Rosja na przykład to jest ta stacja benzynowa z głowicami jądrowymi. Rosja generalnie żyje ze sprzedaży ropy naftowej i gazu. I teraz jak chcemy zrealizować cel ochrony klimatu zgodnie z celem porozumienia paryskiego, no to generalnie do połowy stulecia musimy wyzerować spalanie paliw kopalnych. Znaczy generalnie w ciągu kilkunastu, 20-30 lat Rosji kończy się biznes. I Arabii Saudyjskiej. Swoją drogą to, że te kraje się podpisują pod wnioskami raportów IPCC, bo muszą zatwierdzić, musi być pełna zgodność, to jest zadziwiające. Jaki konsensus naukowy jest, pomimo tego, że te kraje muszą stwierdzić, że faktycznie klimat się zmienia i powinniśmy go chronić. To jest to niebywała dla mnie sprawa, że to w ogóle działa. No oczywiście odchodzenie od paliw kopalnych jest gigantycznym wyzwaniem na wiele sposobów. Paliwa kopalne są absolutnie podstawą naszej cywilizacji. One zasilają nasz transport, nasze fabryki, prąd zapewniają, ogrzewają nasze domy i bez paliw kopalnych generalnie nie byłoby 8 miliardów ludzi na świecie. Potrzebujemy tej energii za masę cywilizacji, żeby pojemność środowiska była na poziomie miliardów ludzi, a nie, nie wiem, jak w XVIII-XIX wieku na poziomie miliarda czy dwóch. I teraz odejść od paliw kopalnych to jest gigantyczne wyzwanie, bo to jest super fajne, potężne źródło energii. Tylko to jest trochę taki faustowski pakt z tymi paliwami kopalnymi. No i teraz, kiedy będziemy odchodzić od tych paliw kopalnych, to wiele rzeczy może pójść nie tak. I z punktu widzenia Rosji, Arabii Saudyjskiej, geopolityki, ale też no, jak tą transformację zrobimy. Dla Polski można powiedzieć, że to dobrze, tak? My z punktu paliw kopalnych jesteśmy uzależnieni obecnie od importu ropy i gazu ziemnego, głównie od ruskich oligarchów, tudzież szejków naftowych. Co roku dziesiątki miliardów złotych wysyłamy na ich konta, to jest w naszym interesie, coraz więcej węgla też kupujemy. Tak, żeby było jasne, my tego węgla tak bardzo nie mamy i granie nie mamy ropy, nie mamy gazu ziemnego, węgla też nie za bardzo, więc powinniśmy naprawdę myśleć, co po paliwach kopalnych. W przyszłości to jest zasób wyczerpujący się. Tak, to nie jest tak, że tych paliw kopalnych mamy na zawsze. My wyczerpujemy z milion razy szybciej, niż one się regenerują w procesach geologicznych. Nawet gdyby nie było zmiany klimatu, to i tak są już ostatnie pokolenia, jak nie dekady, kiedy mamy tych paliw kopalnych, ile chcemy. Biorąc pod uwagę, że tam na globalnym południu czekają miliardy ludzi, którzy patrzą, jak my sobie żyjemy na Zachodzie i w Polsce, na tych paliwach kopalnych, jak wygodnie. I oni mówią, nie wiem, w tej Afryce czy w Indiach, siedzą w jakichś tam slumsach czy ziemiankach i mówią, że oni też chcą mieć prąd, też chcą mieć lodówkę, też chcą mieć światło, może mieć naładowania smartfona, chcą mieć pralkę, chcą sobie jeździć samochodem, może i polecieć gdzieś samolotem. I czemu im ma się to nie należeć, jak nam się należy, prawda? Problem nie jest to, że oni dzisiaj emitują dużo, bo nie. Jak tak policzyć? To 1% najbogatszych na świecie emituje dwa razy tyle, co biedniejsza połowa ludzkości razem wzięta. To nie te miliardy są problemem. Problemem jest to, że oni mogliby dojść do wniosku, że chcą żyć tak jak Polacy. Mieć elektrownię na węgiel, tak, bo najtańsze na przykład by stwierdzili, no granie to jest zbiorowe globalne samobójstwo. No i oczywiście teraz, kiedy będziemy robić tą transformację, to będzie potrzebować nowych zasobów innych, na przykład konkurencja o lit jest, o kobalt, już pojawiają się nowe zasoby i wyścig do tych zasobów, ale też wyścig technologiczny, bo tu już widać, że generalnie mamy trzęsienie ziemi, w zasadzie i Chiny idą drogą transformacji energetycznej. Ja może pokażę, w co inwestują Chińczycy, jakieś źródła energii, bo to też troszkę jest, daje do myślenia. Pokażę może sekundkę. Panie Marcinie, prosiłbym tam powoli kończyć. A, dobra, to już ostatnie pytanie. To... powiedziałem, że to pokażę, to pokażę. Proszę pokazać. No i ostatnie dwie myśli jeszcze będą w takim razie. Dobrze. Dobrze. Tak, bo w końcu nie tylko ja mówię. Tu macie tu macie chiński miks energetyczny, to jest to, co Chiny inwestują. Tak? Jeszcze parę lat temu inwestowało dużo w paliwa kopalne. Teraz widać, że inwestują w paliwa kopalne już naprawdę niewiele. W co inwestują Chiny w swoim systemie energetycznym? Wiatr, słońce, wodę, no jeszcze atom i paliwa kopalne. Zaś generalnie, że ten wyścig ku nowym technologiom, bo Chiny też mają problem z importem ropy, gazu ziemnego, no i od węgla też chcą odchodzić z różnych względów. Ameryka, jak patrzymy, innowacje technologiczne i Europa też generalnie. Więc teraz na świecie jest wielki wyścig do tego, kto w tej nowej rewolucji przemysłowej, energetycznej zajmie pozycję. I jeżeli my będziemy w Polsce dalej udawać, że nic się nie dzieje, że tego wyścigu nie ma i będziemy dalej mówić, że my węglem stoimy, przepraszam, nasza przyszłość naszej gospodarki nie jest kopaniu coraz głębszych dziur w ziemi na węgiel. Przyszłość jest w tych nowych źródłach energii generalnie. Więc albo dopuścimy tą kreatywną destrukcję w imię też przyszłości polskiej gospodarki, nie tylko ratowania świata i ochrony klimatu, ale też wzmocnienia polskiej gospodarki, innowacji, poprawienia naszego bilansu handlowego,
od niezależnienia się od ropy i gazu. Patrzymy, co teraz się dzieje z gazurką Putina. Jak on teraz właśnie dzisiaj, tu i teraz, wykorzystuje gaz jako broń geopolityczną przeciwko Europie. Mówiąc, że no macie problem z gazem, wiecie, ja wam pomogę, jak Nord Stream nie otworzycie. Dobra, miałem się już nie rozgadywać. Dziękuję, panie Marcinie, za przedstawienie szeregu danych. W sumie po części odpowiedział pan na pytanie kolejne, które chciałbym zadać. A brzmi ono, czy które regiony i obszary na świecie mogą najbardziej stać się języczkiem uwagi mocarstw w wyniku zmian klimatycznych, a których ono zmaleje? I poprosiłbym o odpowiedź najpierw pana generała Stróżyka. Jeżeli mogę też chwileczkę też się odnieść, pan Marcin przedstawił też szereg danych, którymi przecież trudno dyskutować. Paradoksalnie też troszkę odpowiadając na to kolejne pytanie, kiedyś wojsko walczyło o dostęp do paliw kopalnych, dzisiaj mamy od tego odchodzić, więc tutaj to jest ten paradoks, który gdzieś jest widoczny. Oczywiście, tak jak mówiłem, też ta kwestia innowacji i walki o te nowe technologie, o to, co się dzieje, i tu jest ten element inwestycyjny również. Jeżeli też mogę podać parę liczb, Stany Zjednoczone, budżet Pentagonu to około 800 miliardów dolarów, a 212 miliardów w tym roku czy przyszłym roku jest przeznaczone na badania i rozwój, czyli około 25% budżetu, absolutne rekordy. Oczywiście dotyczy to szeregu innych zagadnień, ale też pokazuje skalę, a porównując to z Polską, gdzie budżet jest około Ministerstwa Obrony 57 miliardów dolarów, wydajemy raptem ponad 200 milionów, raptem 0,5%, nie 25, na badania i rozwój. To pokazuje, jak bardzo jesteśmy z tyłu i jak bardziej jeszcze będziemy z tyłu zostawali w tym wyścigu, w tej próbie wyjścia na inne, powiedziałbym, kierunki strategiczne. I to pokazuje oczywiście przy całym szacunku do pewnych nieporównywalnych rzeczy ze Stanami Zjednoczonymi, ale udział procentowy jest zawsze możliwym do porównania. Te miejsca, które oczywiście mogłyby być, miały być zmienione znaczenie i te kierunki już poniekąd padły i trochę w moim pierwszym wystąpieniu i głównie u mojego przedmówcy. Myślę, że w tej kwestii patrzymy na północ, mówiliśmy o Arktyce, która może zyskać na tym znaczeniu strategicznym pewnej bitwy. I tu paradoksalnie w tym geopolitycznym klimacie to też moje doświadczenie z samej Brukseli, jak bardzo nawet w NATO się oczywiście państwa różniły. O ile w pewnych kwestiach łatwo było złapać konsensus, to wtedy, jeżeli miał być przedstawiany jakiś, powiedziałbym, briefing na temat Arktyki, to już wiadomo, Kanada, Dania nie prezentowały tego samego stanowiska w tym temacie. I to jest potencjalne, powiedziałbym, potencjalne zagrożenie również, które miałoby miejsce. Jeżeli mówimy o klimacie, zawsze wracaliśmy gdzieś w rejon Kaszmiru, oczywiście też dostępu do wody, czy tego szerszego pojęcia wojny o wodę. To są te miejsca, które mają i moim zdaniem również z tego powodu zaludnienia znaczącego będą miały znaczenie i to rosnące. Mówimy też o państwach, pamiętajmy, to musimy też powiedzieć o państwach z dostępem do broni jądrowej, więc tym również musimy gdzieś patrzeć. Pan mój przedmówca mówił też o faszystach, którzy mogą to w jakiś sposób chcieć rozwiązywać, hasłowo pewnie również, ale też przy tym użyciu, powiedziałbym, niektóre państwa mogą dojść do takiego wniosku, być może zbyt radykalnego, ale że użycie broni atomowej może być rozwiązaniem pewnych kwestii ludnościowych. To mocne, mam nadzieję, stwierdzenie, ale gdzieś też pokazujące kres takiego działania i tego, czego się chcieliśmy wyrzekać i unikać przez te wszystkie lata. I w tych kategoriach
powiedziałbym, miejsc, nie wskazywania konkretnych miejsc, ale chciałbym podkreślić rolę transportu, rolę logistyki, zaopatrzenia. To jest ten element, który przecież też ma znakomite znaczenie, również geopolityczne, szlaki komunikacyjne. I właśnie też Amerykanie badają ten temat, mając wojska przecież w praktyce na całym świecie, są obawy ich o linię zaopatrzenia dla swoich wojsk, dla właśnie ewentualnych operacji. Przecież ma miejsce kolejna, powiedziałbym, pogłębiona zmiana kierunku strategicznego myślenia amerykańskiego na rejon azjatycki, na rejon Indo-Pacyfiku. Gdzieś oczywiście w tym kontekście odejście od naszego kierunku, od zainteresowania Rosją, ale ono będzie też, mam nadzieję, stałe. Więc no, tych miejsc, które mogłyby mieć znaczenie, być takim punktem wybuchowym pewnych konfliktów, myślę, że tutaj nie będzie nowych, ale jednak chciałbym też podkreślić rolę migracji. To może być przyczynek do tego, co się może zdarzyć. Europa mierzy się z taką również wielopokoleniową migracją w wielu państwach, która też stworzyła problemy, powiedziałbym, w drugim czy w trzecim pokoleniu, ale te zewnętrzne, powiedziałbym, to wyobrażenie Europy jako Eldorado, które też widzimy dzisiaj wśród tych migrantów, którzy szturmują zorganizowanie przez Łukaszenkę granice Polski, ma miejsce i zawsze widzimy, nawet Polska jest na razie rozpatrywana jako kraj, powiedziałbym, drugiej kolejności, wszyscy chcą iść za Odrę, za Nysę Łużycką, gdzieś w rejon bardziej Niemiec i dalej jeszcze, choć pewnie głównie Niemiec. Więc to są te elementy, które chciałbym podkreślić. Myślę jednak, że te zmiany geopolityczne, i to jest chyba największa obawa z punktu widzenia Polski, właśnie mogą mieć wpływ na nasz największy, powiedzmy, sojusz, w którym opieramy swoje bezpieczeństwo, czyli na NATO. Mogą jeszcze bardziej alienować Turcję z NATO, która i tak jest wyalienowana w sposób znaczący, w mojej opinii dryfuje na obrzeżach NATO, ale tak jak mówiłem, te inne państwa mogą również bardziej postrzegać swoje interesy bezpieczeństwa i odejść od takiego sojuszniczego, ale najważniejszym filarem są Stany Zjednoczone, w których też odbywają się pewne, powiedziałbym, procesy wewnętrzne, polaryzacja społeczeństwa, polaryzacja czy też nawet duże zaniepokojenie w siłach zbrojnych, wręcz oznaki buntu niektórych wojskowych, które miały miejsce w ostatnich tygodniach. Więc to są te procesy, które być może mogą przyspieszyć takie działania. Ale ja mam zasadniczy problem też w tej dyskusji, że my nie określiliśmy tych jakichś progów czasowych, o których dyskutujemy, w których momencie mamy te punkty. No, jeszcze sporo dyskusji, ale gdybyśmy mogli spróbować właśnie, o czym mówimy, nie chcę tu odnosić się do polityki, czy to jest 2050 rok, czy kolejne lata, w których momentach będą te miejsca przełomowe, które mogłyby mieć znaczenie, no głównie dla Polski oczywiście, ale też dla naszego regionu. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie. Może o tych miejscach przełomowych, chyba że pan Łukasz jeszcze chce coś. Nie, proszę, panie profesorze. Wobec tego trochę zamieszajmy jeszcze, bo późna wieczorowa pora i żebyśmy nie usnęli. Po pierwsze, bardzo dziękuję panu Marcinowi, że pokazał tę krzywą Killinga. I tam państwo widzieli, jaki jest gwałtowny skok, nawet nie geometryczny, bo to nawet trudno nazwać, jaki to jest skok w ostatnich dwóch dziesięcioleciach. Covidowy bym to nazwał. Druga sprawa, że nie wspomnieliśmy takiego pojęcia jak oil peak, czyli że w pewnym momencie ludzkość dojdzie do maksymalnego zużycia ropy naftowej, no gaz trochę później i później jeszcze węgiel i tak dalej.
czyli wyczerpują się również dramatycznie nam surowce naturalne. To spowoduje, że potrzebna jest nam nie rewolucja klimatyczna, energetyczna, tylko mentalna. My bowiem jako gatunek ludzki, niezależnie od tego, czy jesteśmy obywatelami Stanów Zjednoczonych, czy któregoś państwa Unii Europejskiej, czy Chin, czy Malezji, zgodnie z biblijnym wskazaniem chcieliśmy sobie ziemię uczynić poddaną. I doiliśmy ją, eksploatowaliśmy ją na wszystkie możliwe sposoby, aż się nam matka natura zbuntowała i okazała się zbyt mała. Ja w tej książce, o której wspomniałem, celowo cytowałem dwóch strategów indyjskich, Shashi Tharoor, Samir Saran, którzy napisali wprost w książce wydanej w ubiegłym roku, że jeśli Chiny i Indie, każde po 1,4 miliarda mieszkańców, chcą mieć American lifestyle, to nam nie dwie, a cztery planety nie wystarczy. A na Marsa dopiero Chińczycy i Amerykanie pojechali i jeszcze jest daleko. Innymi słowy, kiedy pan generał Stróżyk pyta, kiedy, to my już jesteśmy w niedoczasie. Już największe cezury są za nami. Dwie cezury. Pierwsza, 2008 rok, kiedy to, jak w filmie Disneya, jak Magic Wand, jak za różdżką centrum światowej gospodarki i handlu przeniosło się za Atlantyku na Pacyfik. Stąd był pivot Obamy i wtedy państwa takie, najludniejsze państwa świata, jak Chiny, Indie, Indonezja, Brazylia, wszystkieśmy ich do 2008 roku, czy był to fizyk, czy strateg, czy generał, czy prosty szeregowy, czy profesor uniwersytecki, zaliczaliśmy do państw trzeciego świata. Nagle emerging markets. I to one dają, a to wyliczałem w teraz publikowanej książce, dały w okresie 2009-2019 85% światowego wzrostu. Czyli te maszyny przerzuciły się tam. I my nie mamy tego świadomości. A ja byłem w pierwszej dekadzie ambasadorem w Azji, kiedy przyjechałem i w początkach drugiej dekady tego stulecia wprowadziłem zmiany klimatyczne i wyzwania geostrategiczne do programu, do kurikulum, to mało mnie studenci na Uniwersytecie Warszawskim za okno nie wyrzucili albo nie wezwali karetki pogotowia, żeby mnie do pobliskich tworek wywieźć. Dzisiaj już jest trochę lepiej, ale nie całkiem dobrze. Czyli 2008 rok, kiedy pojawiła się kategoria państw, które chcą, i trudno im odmówić, że chcą mieć zachodni styl życia, ale nasza planeta, nasze zasoby, nasz klimat, nasza ekologia nie daje rady. I my tego w Polsce może tak nie widzimy, ale jeżeli ja pamiętam, bo mam perspektywę prawie półwieczną, jak całe Chiny jeździły na rowerach, a teraz jest większy tłok w Szanghaju, w Pekinie czy dużych megamiastach powyżej 20 milionów mieszkańców, większy niż na Manhattanie, to daje do myślenia. I oczywiście druga cezura to jest COVID 2020-2021. To jeszcze nie jest skończona zabawa, ale znowu jest przeniesienie się, powtórka z historii, z Euroatlantyku na Pacyfik, centrum światowej gospodarki i technologii tym razem. Za chwilę to udowodnię. I stąd też Biden, mimo że tak różny, jeśli chodzi o Azję Pacyfik czy Chiny, kontynuuje politykę Trumpa. Albowiem, i to będzie najciekawsze, myślę, dla nas tutaj, ja znam chińskie plany. Oni w tym roku, w marcu, Xi Jinping ogłosił, że do 2035 roku Chiny chcą być społeczeństwem innowacyjnym. Nawet Estonia czy Korea Południowa, najbardziej nasycone
nowoczesnymi technologiami państwa, czegoś takiego nie głoszą. I co oznacza to społeczeństwo innowacyjne? Ano oni mówią w Chinach, najwybitniejsi tamtejsi naukowcy, których my nadal traktujemy z pobłażaniem, że tam u nich nic się nie dzieje, jest komuna, czerwona partia, czerwona flaga i jeszcze międzynarodówkę śpiewają, a oni w ramach tej międzynarodówki śpiewają, co następuje. Przechodzimy właśnie przez czwartą fazę globalizacji. Pierwsza to były wielkie odkrycia geograficzne, druga rewolucja przemysłowa, trzecia rewolucja komputerowa, a teraz jest czwarta globalizacja, na którą według naukowców chińskich składają się trzy nakładające się na siebie rewolucje. Rewolucja technologiczna, energetyczna i zielona. Zielona, to już było tu mówione, ja tylko chciałbym zwrócić uwagę na jedno. Szczególnie to jest ważne w Polsce, że chyba nie jest do cholery, mówiąc językiem dyplomatycznym i profesorskim, przypadkiem, że Komisja Europejska, aktualna Ursula von der Leyen, ogłasza New Green Deal, nowy Zielony Ład. Równocześnie, niezależnie, na innych zasadach trochę oparty, ale Biden, administracja Bidena pieniądze daje na New Green Deal. I równocześnie Chiny mówią o zielonej rewolucji. Jeśli chodzi o rewolucję energetyczną, to jest przechodzenie na alternatywne źródła energii, ale nie tylko, bo również, tu pan generał zaraz mnie potwierdzi, przecież Stany Zjednoczone w minionych latach dokonały prawdziwej rewolucji łupkowej. Przecież Stany Zjednoczone po raz pierwszy w swoich całych dziejach są eksporterem surowców energetycznych, nie potrzebują Arabii Saudyjskiej czy Rosji czy kogokolwiek, potrzebują naszych portów w Świnoujściu, żeby nam gaz skroplony tutaj podesłać. I to jest, czyli i oczywiście Arktyka się wyłoniła, no bo się odsłania, odmraża, więc jest wyścig, żeby tamtejsze złoża zdobyć. Ale najciekawsze, i to jest ta rewolucja mentalna, która nas czeka. Panie Łukaszu, patrzę na czas, rewolucja mentalna i potem będzie zwieńczenie. Z odpowiedzią wprost na pańskie pytanie. Rewolucja mentalna i sprowadza się do tego, że na naszych oczach dokonuje się rewolucja technologiczna. Według Chińczyków to są trzy przestrzenie. O dwóch w ogóleśmy nie mówili, w zasadzie o wszystkich trzechśmy dotychczas nie mówili. Pierwsza, sztuczna inteligencja, to jest ten Hariri, ten autor izraelski, proszę poczytać, albo Li Kai-fu, taki Bill Gates dla sztucznej inteligencji, jest książka jego, Inteligencja sztuczna, rewolucja prawdziwa, jest ta książka po polsku, proszę przeczytać. I tam jest tylko dwóch graczy, jeśli pytamy o ład. Stany Zjednoczone i Chiny, a niekiedy już jest odwrotnie. Potem jest bioinżynieria, mam nadzieję, że nie dożyję, mogę w ten sposób głosić tu różne tezy. I trzecie, space, wyścig kosmiczny. Ale nie po to, żeby był wyścig kosmiczny, tylko w przypadku Chin jest merkantylny, ziemie rzadkie, czyli te 18 pierwiastków, bez których, jak wszyscy naukowcy mówią, mam nadzieję, że pan Marcin Popkiewicz też to potwierdzi, nie będzie postępu naukowo-technologicznego, jeśli nie mamy ziem rzadkich Earth. Czyli tu się dokonują zmiany i my musimy zupełnie innymi kategoriami myśleć. Natomiast co będzie decydowało, bo daty, które się dopominał pan generał Stróżyk, już podałem. 2008, 2020, 2021, a co będzie dalej? Nierzbor, przewidywanie przyszłości to groźna sprawa i trudno coś powiedzieć, bo może wybuchnąć jakaś wojna na przykład między Chinami a Stanami na przykład. Natomiast co będzie decydowało o kształtowaniu naszej przyszłości? Zgadzam się z przedmówcami, migracje i sami to odczuwamy dziś, z tym, że migracje połączone z klimatem, co tak pięknie nam na wykresie pokazał pan Marcin. Następna sprawa,
surowce energetyczne, że się klasyczne kończą i że dochodzi, kto będzie pierwszy w rewolucji energetycznej. I tu są trzej liderzy. To są Unia Europejska ciągle jako całość, Chiny, pokazywano to, i Stany Zjednoczone mimo rewolucji łupkowej też sporo robią. Następna kwestia, następna wojna może wypuchnąć albo w kosmosie, albo o wodę, o dostęp do wody pitnej, bo to jest rzecz związana ze zmianami klimatycznymi. I wreszcie cyberprzestrzeń. Już mówimy, ja też mówię, mamy nową zimną wojnę na inną debatę, ale to będzie inna, to już jest inna zimna wojna, bo to jest albo zielone ludziki, albo jakaś taki przypadek jak na naszej wschodniej granicy w tej chwili, albo w cyberprzestrzeni. O, organizm mi daje sygnał, że powinienem kończyć. W cyberprzestrzeni, że musimy mieć connectivity. To są rzeczy, które zdecydują, gdzie my będziemy. A my Polacy wszyscy, nie tylko ci biedni uchodźcy, siedzimy w lesie. I na tym to polega. Bardzo dziękuję, panie profesorze. I o odpowiedź na pytanie prosiłbym teraz pana Marcina Popkiewicza. Zresztą pan pytanie przypomnieć, panie Łukaszu. Pytanie było takie. Które regiony czy obszary na świecie mogą stać się najbardziej języczkiem uwagi mocarstw w wyniku zmian klimatycznych, a których znaczenie zmaleje? Można postrzegać to wielopłaszczyznowo. Z jednej strony jest oczywista, gdzie będą poważne konsekwencje zmiany klimatu. Z tym mówiliśmy generalnie globalne południe, Afryka, Bliski Wschód, Indie w dużym stopniu potencjalnie zdatne do zamieszkania. U nas to będzie, powiedzmy, no, neutralne klimatycznie, z pewnymi problemami, oczywiście typu wzrost poziomu morza, tak? Poziom morza wyższy o metr, dwa, cztery, pięć, dziesięć, jakby no jestem gdańszczaninem, tak? Jakby jak pomyślę o tych kolejnych metrach, to trochę mi się włos jeży na głowie. A nie wiem, w delcie, nie wiem, Gangesu, Brahmaputry, Nilu, te problemy będą katastrofalne. Wszystkie miasta nadbrzeżne, Tokio, Szanghaj, jakby wszyscy będą mieli problem. Jak patrzymy to, jak Chiny będą dotykać upały, inne katastrofy klimatyczne, to już generalnie będzie problem. I do dawna nam się wydawało, że generalnie, dobra, to globalne południe będzie przegranym, globalna północ będzie miała się lepiej i to dotyczy tych ludzi na globalnym południu, tak? Ale jak patrzymy teraz na to, co ostatnio się działo z pogodą w ostatnich miesiącach, w Niemczech 200 ofiar powodzi, w Chinach ludzie topiący się w metrze generalnie, w Ameryce pożary, w jednym miejscu suszę, w drugim powodzie. Generalnie widać, że my też nie jesteśmy impregnowani. Znaczy, u nas to nie osiągnie skali tak apokaliptycznej jak na globalnym południu, w razie nie tak zaraz. Tak? I można powiedzieć, jakby no, z tej strony my nie będziemy aż tak bardzo przegrani, będziemy przez destabilizację systemu geopolitycznego, przez głód w wielu rejonach, przez migrację. Trzeba pamiętać też, że tu nie tylko mówimy o krajach, jako że ten kraj będzie miał się lepiej, a ten gorzej. Mówimy też o sytuacji wewnątrz krajów, bo są równi i równiejsi. Tak? Granie w tych krajach bogatszych, no ci biedni też dostaną skórę, a z kolei w tych bardzo biednych elity też mogą sobie jakoś poradzić. Ryzykiem jest też sama transformacja tak w ogóle. Tutaj profesor mówił dużo o paliwach kopalnych. My jesteśmy uzależnieni od paliw kopalnych i generalnie nie chcielibyśmy, żeby te paliwa kopalne wyczerpały się, dopóki byśmy jeszcze byli od nich uzależnieni, bo to generalnie byłaby katastrofa na skalę Mad Maxa generalnie, tak gdyby nam się skończyła energia. To wszystko by stanęło, cała nasza cywilizacja, głód, masowe wymieranie, zostałby może co setny. Mało śmieszny scenariusz. Tylko jak już teraz przyjęliśmy, że tą transformację robimy, można też troszkę... Znaczy w ogóle to jest tak, jakbyście się mnie Państwo dekadę temu spytali, czy można sobie bez paliw kopalnych poradzić, zasilać naszą cywilizację, no to byłbym mocno sceptyczny, stwierdziłbym, kurczę, blady, w zasadzie nie bardzo jest jak. Ale dekada minęła, faktycznie zrobiliśmy spory postęp technologiczny. Już teraz najtańszymi źródłami na świecie są źródła odnawialne, wiatr i słońce. Tutaj postęp jest taki, że już widać, że się da i że to jest do zmontowania. Tylko tutaj też są pewne ryzyka, że tą transformację zrobimy na hura, to co na przykład teraz się dzieje. Ciekawa sytuacja teraz z cenami gazu, węgla, ropy, no granie, co się stało. To też jest nauczka z punktu widzenia ochrony klimatu, bo zaczęliśmy na przykład, świat masowo doszedł do wniosku, że no to najprościej zredukować emisję, zastępując węgiel gazem. No to wszyscy rzucili się na gaz, no ale okazało się, że tego gazu nie ma. Jego ceny gdzieś tam odleciały w kosmos. No więc niektórzy wracają teraz do węgla przez chwilę, pewnie raczej przez chwilę, bo jak ten trend odchodzenia od węgla jest długoterminowy. Połączyło się to z dwoma takimi czynnikami krótkoterminowymi.
COVID spowodował, wszyscy stwierdzili, no dobra, no to idzie głęboka recesja, jak nie depresja, zapotrzebowanie na energię spadnie, a w ogóle ceny ropy i gazu w COVID-zie spadły do poziomu gruntu, a nawet niżej, miejscami poniżej zera chwilami, no to inwestycje w gaz zostały, w ropę wstrzymane, tam setki miliardów dolarów nie zostały zainwestowane. Firmy naftowe sobie zaoszczędziły te pieniądze na trudne czasy. A w międzyczasie przyszły pakiety stymulacyjne, które rozbujały gospodarkę, konsumpcję tak bardzo, że nagle się okazało, że trzeba więcej energii. No i co się stało? Widzimy, ceny energii eksplodowały, bo nie ma inwestycji w paliwa kopalne. Od paliw kopalnych trzeba odchodzić tak, żeby nam się nie złożyła cywilizacja. Czyli jak najszybciej rozwijać inne źródła energii i zastępować paliwa kopalne tymi źródłami energii, ale jeżeli za szybko je wyłączymy, no to możemy mieć też poważne problemy gospodarczo-geopolityczne. Trzeba też pamiętać o sprawiedliwości społecznej. Jak my powiemy miliardom ludzi na globalnym południu i nie wiem, biednym w krajach bogatych, że to oni mają wyrzeczenia, a miliarderzy nadal sobie będą latać prywatnymi odrzutowcami, pływać jachtami i tak dalej, no to będziemy mieli żółte kamizelki. Tak, no to jakby jest oczywisty syndrom, ludzie się zbuntują. No to przepraszam, to co, my mamy tutaj wyrzeczenia, a tutaj bogaci mają wszystko gdzieś? Tylko te, w tej skali może mieć żółte kamizelki na skalę globalną. Także te oryginalne żółte kamizelki będą wyglądały jak niedzielny piknik przy tym, co się może dziać, jeżeli tą transformację zawalimy. To jest sprawiedliwość społeczna na poziomie i globalnym, i między różnymi grupami w kraju jest absolutnie fundamentalna. To też doświadczamy trochę w Polsce, w rejonach węglowych. O tym też trzeba pamiętać, bo są miejsca, gdzie nie, Turów na przykład, gdzie cała miejscowość uzależniona od no, paliw kopalnych, tak? I coś z tym trzeba zrobić, żeby to było społecznie akceptowalne. Jak nie będzie, no to grozi wybuchem społecznym. Tu jeszcze z punktu widzenia, dobrze, które kraje mogą być wygrane, no te, które tą transformację przeprowadzą jak najsprawniej, tak? Tutaj wydaje mi się, że duży potencjał mają Chiny, rzeczywiście, że one przez tą jakby silną władzę centralną są w stanie to zaplanować i trzymać w ryzach potencjalne no, zawirowania. Europa też jest w niezłej pozycji, jeżeli będzie działać wspólnie, bo na skalę europejską to jest łatwiej dokonać transformacji energetycznej, systemu energetycznego. Jak nie wieje u nas, to może wieje w Portugalii albo w Finlandii na przykład, tak możemy się wymieniać energią. Tu problemy niestabilnych źródeł energii dużo łatwiej rozwiązywać w dużej skali. Zresztą technologicznie też pod kątem know-how, dobra, potrzebujemy siebie w Europie, jakby ruchy no, pod kątem wychodzenia z Europy trochę mnie przerażają, powiedziałbym, tego typu pomysły, które obserwuję, to jest zupełnie inny wątek. No i trzeba pamiętać też, że to kryzys klimatyczny, jak ważny by nie był, jest tylko elementem układanki. Tak naprawdę kryzys klimatyczny, będący głównie problemem emisji i spalania paliw kopalnych, znaczy w zmianie klimatu, jak w soczewce, skupia się cała nasza cywilizacja, oparta na wzroście konsumpcji materialnej, no zasilanej paliwami kopalnymi, ale generalnie ten wzrost naszej działalności, skali działalności gospodarczej, co mierzymy wzrostem PKB, znaczy jak najlepiej, żebyśmy jak najszybciej odeszli, żebyśmy utożsamiali wzrost PKB z postępem i rozwojem, bo to się odbywa kosztem kapitału naturalnego. Nie tylko traktowanie atmosfery jak ścieku dla kominów i rur wydechowych, czy to na smog, czy na gazy cieplarniane i dalej mamy zmianę klimatu, ale też przystępuje hekatomba życia na Ziemi. Nie tylko dużych gatunków. Kurczę, za mojego życia, nie jestem bardzo starym człowiekiem, liczba kręgowców lądowych zmalała trzykrotnie. Jest trzykrotnie mniej dużych zwierząt niż było w czasie, kiedy ja przychodziłem na świat. Populacje owadów też się załamują. Jak patrzę badania w Niemczech, w ciągu 20 paru lat populacja owadów spadła o 3/4. My to w Polsce też widzimy, tylko nie bardzo badamy. Można pomyśleć, jak jechaliśmy samochodem 30 lat temu, to mieliśmy rozpaćkanych owadów na przedniej szybie co niemiara. Trzeba je zatrzymywać i zdrapywać. Teraz jedziemy i nic się nie rozpaćkuje, no bo tego już nie ma generalnie. Bo zrobiliśmy taką gospodarkę, która no, zmienia krajobraz monokultury, tak, gdzie ma się tylko jedna uprawa, gdzie nie ma przestrzeni do życia dla tych wszystkich zwierząt. Nasze lasy też, z nazwy jest las, ale to jest monokultura, plantacja desek, gdzie nie ma martwego, składającego się drewna, w którym byłyby grzyby, owady, w związku z tym nie ma owadów, nie ma dzięciołów, generalnie miejsca prawie tak sterylne, może przesadzam trochę, ale jak parking przed supermarketem. Więc generalnie powinniśmy myśleć nie tylko o zmianie klimatu, ale też o zachowaniu kapitału naturalnego, szeroko rozumianym. To, co jest, profesor mówi, jako chińskie podejście, tak, jako cywilizacja zielona, ekologiczna. Oni zdają sobie sprawę, że bez ochrony kapitału naturalnego, długoterminowego, czyli gleb, retencji, ekosystemów, tak naprawdę no, spiłujemy gałąź, na której siedzimy. I to do nas dociera, jak patrzymy na polityki chińskie i unijne polityki ochrony bioróżnorodności. Unia mówi, że byśmy jako forma ścisłych ochrony chroni 10% terytorium Unii Europejskiej. W przypadku Polski są to głównie tereny leśne, co znaczy 1/3 lasów w zasadzie powinniśmy wyłączyć z użytkowania gospodarczego.
Co z drugiej strony oznacza, że 2/3 nadal będziemy użytkować gospodarczo. Tak nie znaczy, że przestaniemy w ogóle, zatrzymamy całą gospodarkę, bo nie zatrzymamy. Tylko trzeba sobie uświadomić, że bez tego kapitału naturalnego, działającego bez gleb, bioróżnorodności, ekosystemów, stabilnego klimatu, no nasza gospodarka będzie miała przegwizdane. Więc z punktu widzenia tego, kto będzie miał lepiej, a kto będzie miał gorzej, to nie jest tylko taka determinanta po prostu, że klimat na to wpłynie. Nie, wpłyną na to nasze decyzje. Na ile dobrze czy źle będziemy mieć w Chinach, w Europie, w Stanach czy w wielu innych miejscach na świecie. Dużo jest w naszych rękach, na ile my odpowiedzialnie podejdziemy do tej naprawdę wielkiej zmiany na skalę rewolucji przemysłowej. Dziękuję panie Marcinie. Właśnie kolejne pytanie będzie dotyczyło tego, co my jako Polska możemy zrobić, by przygotować się na te zmiany klimatyczne i czy Polska w ogóle zyska na tych, może zyskać na tych zmianach geopolitycznych. I odpowiedź prosiłbym najpierw pana generała Stróżyka. Dziękuję. Przede wszystkim też chciałbym pana Marcina zapewnić, że jako urodzony w Gdańsku i mieszkający w Falowcu w Gdańsku przy morzu, przez pierwsze 5 lat mojego życia również kwestie wody są mi bliskie. Witam krajana. Natomiast pod tym kątem też chciałbym powiedzieć o tym podniesieniu się poziomu wody z punktu widzenia wojskowego, z punktu widzenia portów, z punktu widzenia szlaków komunikacyjnych. Amerykanie bardzo mocno obserwują, czy też przewidują ten podniesienie się poziomu wody i wręcz zatopienia niektórych z własnych portów, w tym wojennych, na wschodnim głównie wybrzeżu. Więc to są ciekawe obserwacje. Panu profesorowi dziękuję za te daty, aczkolwiek one były z przeszłości. Tutaj też chyba trochę w tej naszej dyskusji... I teraźniejszość. Zgadzam się, czyli przeszłość. Więc widzimy też, jak trudno nam pewne rzeczy przewidywać. Mówimy o paliwach węglowodorowych, wydobyciu łupkowym w Stanach Zjednoczonych, jak bardzo to zmieniło i nie było przewidziane, prawda? Jak bardzo zmieniło to, powiedziałbym, geopolitykę amerykańską i podejście na przykład do Bliskiego Wschodu, do pewnych zagadnień w tym rejonie świata. To są te tematy bardzo trudne. Przechodząc płynnie do Polski na podstawie tego, co mówiliśmy, powiedziałbym w ten sposób, zróbmy cokolwiek, bo na razie chyba nie robimy nic, chyba że właśnie dzisiaj kupujemy czołgi, a w czołgach jest teraz klimatyzacja. No, więc to obciążenie dla klimatu. No tak, ale ci żołnierze jednak dadzą radę w tym klimacie śródziemnomorskim, o którym mówił pan Marcin. Już w tej chwili widzimy te zmiany w Polsce i mówi się tutaj o rejonie Karkonoszy, o rejonie gdzieś niedaleko Wrocławia, jako już małej Toskanii, liczba winnic, które powstają, to jest chyba też to znamiona tej zmiany. Ale rzeczywiście w tych kwestiach rozwoju, przewidywania, zastosowania sztucznej inteligencji, my tych badań nie robimy. Zostajemy w tyle, jeżeli zostajemy w tyle i też w kwestii cyberbezpieczeństwa, powiedziałbym, wszystkich zagadnień. Ja ze swojej strony mogę polecić o Chinach dla mnie istotną książkę niemieckiego dziennikarza Kaja Strittmattera Chiny 5.0, która pokazuje, jak Chińczycy w tej kwestii rozwoju obywatelskiego podchodzą i będą to stosować wobec całego świata. Są kilka kroków z przodu i możemy oskarżać Huawei, możemy w jakiś inny sposób walczyć, ale to jest walka. Też zgadzam się tu z panem profesorem, która już została przegrana i gdzieś nie mamy wyjścia. Więc w kategorii Polski, no to co mówiłem chyba gdzieś w drugim swoim wystąpieniu, do tego są potrzebne środki, zaangażowanie finansowe i zgadzam się też, zmiana mentalności, podejścia do tych zagadnień. Ja mam tutaj może większy optymizm niż pan profesor co do tej młodzieży w tej kwestii zmian klimatycznych, pewnego zaangażowania. Być może na poziomie studiów czasami już jest za późno, ale gdzieś na tym poziomie nastoletnim jest to gdzieś widoczne i myślę, że te zmiany będą się odbywały. A w kategoriach już tej, powiedziałbym, mojej branży, wojska, też potrzeba pewnego dostosowania, pewnego pomysłu, bo jeżeli kupujemy te czołgi, o których już mówiłem,
to jest ich taki life cycle, cały cykl życia, mówimy o 30, 40, a czasami 50 latach przy jakichś dobrych modernizacjach. Więc jeżeli coś kupujemy dzisiaj, to no, będziemy wydawać i utrzymywać ten sprzęt przez długie lata. Decyzje z dzisiaj pewnych zakupów, pewnych planów modernizacyjnych, jeżeli nie pójdą w tym kierunku zmian, a nie idą moim zdaniem niestety, to znowu jesteśmy na straconej pozycji, to znowu nie robimy tego, co powinniśmy wykonać, czyli właściwej oceny tych zmian, przewidywania czegokolwiek, nie polegania tylko na jakimś odczuciu polityków zazwyczaj starszego pokolenia niestety, ale rzeczywistej zmiany i myślę wsłuchania się w takie głosy jak pana Marcina Popkiewicza, czy też przeczytania ich książek, jako lektury obowiązkowej we wszystkich szkołach wojskowych, bym powiedział, począwszy od szkół oficerskich, do których trafiają 19-20-latkowie. Takie przedmioty, wprowadzenie tych przedmiotów gdzieś no musi się stać, ale no, moim zdaniem nie stanie się, więc no, ten polski temat, moderator, który nam zadaje to pytanie, co powinniśmy zrobić, moim zdaniem jest bardzo trudny, z drugiej strony bardzo łatwy. Róbmy cokolwiek i zmieniajmy to środowisko, ale z drugiej strony chyba jednak jesteśmy trochę w trudnej sytuacji jako Polska i zgodzę się to, o czym mówił pan Marcin. Musimy iść jednak w tym kierunku europejskim, w kierunku koalicyjnym tych zmian, no ale to się znowu nie dzieje, wręcz odwrotnie. Od wczoraj chyba jeszcze bardziej idziemy bardziej w kierunku odwrotnym od zachodniego. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie generale. Czy pan profesor Bogdan Góralczyk ma coś do dodania w tym temacie? O, ja zawsze mam coś do... Może za chwilę się uda połączyć. Tak, jesteśmy. Jakiś pushback następuje. Się buntuje, jak się usłyszał, że ma mnie pan do głosu dopuścić. Rozumiem, proszę, że się słyszymy. Tak. Proszę państwa, z Polską jest duży problem, dlatego że podejście do klimatu jest nadal ideologiczne. To znaczy, jeżeli ktoś podejmuje temat ideologii, to jest lewakiem, Greenpeace i takie różne epitety lecą. I to jest podejście ideologiczne, bardzo niebezpieczne. Nie mamy świadomości głębi tego procesu. Ja się niezmiernie cieszę, że doszło do naszej debaty dzisiaj tutaj takiej, bo myślę, że 5-7 lat temu połączenie geostrategii czy geopolityki z klimatem to by nas też do czubków wywieźli. Następuje zmiana i następuje zmiana szczególnie w młodym pokoleniu, tu zgadza się, tylko ja bym poszedł ostrzej niż pan profesor czy pan generał Stróżyk, mianowicie, że ja bym już w przedszkolach i szkołach podstawowych ekologię i zmiany klimatyczne wprowadzał jako zajęcia obowiązkowe, bo żeby zabrzmiało to najmocniej jak tylko możliwe. Dopóki klimat był pod inwazją Stanów Zjednoczonych, Kanady, rozwiniętego świata czy grupy G7, to sobie radził. Ale jak doszły te wschodzące rynki i miliardy, które chcą żyć jak Amerykanie, to i planeta Ziemia jest za mała, i nasza ekologia jest za mała, i klimat nie daje rady, i my w Polsce tego nie rozumiemy, mimo że też wyjdźcie za, siedzę na wiosce, wyjdźcie za poletko i ile samochodów, a gdzie kobyła jedzie. Ja nie za tą kobyłą, ja nie nostalgia ze względu na siwy włos, tylko jaka się dokonuje zmiana, ale u nas tej zmiany nie odczuwamy. To wystarczy pojechać do jednego z megamiast Dżakarty, Bangkoku, w którym 5 lat spędziłem, Szanghaju czy Manili i wtedy człowiek dopiero zrozumie, jak my mocno ingerujemy w matkę naturę. I Polacy jeszcze tego nie rozumieją, a jeśli rozumieją, to młodzi.
Następny przypadek, druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, to w Polsce narodził się fenomen Grety Thunberg na jednej z tej konferencji COP w Katowicach, kiedy wysłuchał jej Antonio Guterres, sekretarz generalny ONZ, i jest w tej chwili ze znanych mi światowego formatu polityków najważniejszym, który mówi, że zmierzamy do katastrofy. Nie tylko Sir Lord David Attenborough, którego książkę też trzeba bezwzględnie przeczytać, jak nie tylko klimat, ale ekologię niszczymy. I ostatnia rzecz. Gratuluję i dziękuję i pani Kardaś, i panu obecnemu tutaj Popkiewiczowi, ale przede wszystkim panu profesorowi Szymonowi Malinowskiemu, który jest w mediach, który walczy, nie zwraca uwagi, jakie epitety na niego lecą, bo tak trzeba, bo on wie, a jak się ma wiedzę, to trzeba się nią dzielić. I w Polsce jest coraz więcej publikacji różnych kategorii, ale coraz więcej. Zwracam uwagę na jeszcze jedną, która tylko w jednym środowisku, bo wydawnictwo Agora, no to już wiadomo, że ideologicznie obciążone, ale Bill Gates stworzył specjalny instytut badawczy Breakthrough Energy i na podstawie jego doświadczeń napisał książkę, która natychmiast ukazała się w początkach tego roku w Polsce, a tytuł jej mówi, jak uniknąć katastrofy klimatycznej. I to on zakłada, moim zdaniem nazbyt optymistycznie, to, co między wierszami powiedział nasz specjalista, pan Marcin Popkiewicz, że do wyzerowania emisji, do połowy tego stulecia. I jest narysowany scenariusz, ale w Polsce szerszej debaty na ten temat nie ma. Są natomiast już publikacje, są już debaty i to jest w tym wszystkim optymistyczne. Dziękuję panie profesorze. Teraz o rekomendacje dla Polski i o przyszłość Polski w tym kontekście prosiłbym o odpowiedź pana Marcina Popkiewicza. No, dziękuję panie profesor za miłe słowa. W ogóle człowiek czuje, że to co robi gdzieś jest zauważane, jakoś tą cegiełkę do katedry dokładamy. Pozdrowie Szymona i Ole, dziękujemy bardzo. Jeszcze nawiążę do pytania, jakby co Polska, może jakby gdzie w Polsce jesteśmy. No i faktycznie głosy są takie, że no, jesteśmy trochę w krzakach. W ogóle ze zrozumieniem całego tematu czynności wśród decydentów. Ja może znowu podzielę się ekranem przez chwilkę. Prowadzimy w ramach nauki o klimacie wspomnianej coś takiego jak konkurs na klimatyczną bzdurę roku. Co kto głupiego powie, to na koniec roku dajemy nagrody, kto za najgłupszą wypowiedź, drugą najgłupszą i tak dalej. No i niestety zauważę, że wśród rządzącej formacji, to jej przedstawiciele są oznaczeni trzema gwiazdkami jako PiS. No niestety w tym roku kandydatów do klimatycznej bzdury roku mamy głównie niestety z tej partii. No więc to troszkę pokazuje, znaczy nie będę tak przytaczał tych wypowiedzi, niektóre najlepsze są kosmiczne, ale muszę przyznać, że dosyć jest bolesne. A człowiek tak może mówić, że no nie jest dobrze. Jesteśmy ostatnim krajem Unii Europejskiej, który nie przyjął celu neutralności klimatycznej. Ostatnim, jedynym. Już Chiny przyjęły, kurczę, nawet neutralność emisyjną 2060, tak? Ponad 100 krajów świata przyjęło, często dużo biedniejszych od Polski. A my w Polsce nie przyjęliśmy, tak? I jakby cały czas trzeba dyskutować o tym, czy jest zmiana klimatu, bo niektórzy negują w ogóle, że CO2 jest gazem cieplarnianym, to już w ogóle. Tak, a powinniśmy dyskutować o tym, jak to zrobić najlepiej, najsprawniej, z największą korzyścią dla polskiej gospodarki. Staram się dyskusję kierować w tą stronę. Ale wszystkim, dopóki jakby nie rozumiemy, nie mamy konsensusu, żeby to robić, no to tego nie robimy niestety. No i teraz było pytanie generalnie, co, jak to robić, tak, panie Łukaszu? O tym było? No, tak. No, po pierwsze, jak dla mnie odpowiedź jest edukować. I ja dlatego robię edukację głównie, bo nie tylko klimatyczną, ale też energetyczną, z samorządami, z think tankami. Jestem też przewodniczącym komitetu monitorującego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju do spraw projektów Zielonego Ładu. Generalnie rozkminiamy, jak to zrobić, tak? Jak zrobić zeroemisyjne ciepło, jak zrobić budynki efektywne energetycznie i tanie, jak zrobić wentylację z odzyskiem ciepła w budynkach i tak dalej. Jakby też patrząc na to, co można zrobić, widzę, ile potencjalnie korzyści jest dla polskiej gospodarki w tej transformacji, że mamy fantastycznych inżynierów, którzy potrafią i tak prawie możemy wypracować sobie produkty, które spowodują, że będziemy beneficjentem netto tej nowej
rewolucji energetycznej, bo naprawdę potrafimy robić fantastyczne rzeczy, no tylko generalnie kłody pod nogi rzucamy naszym przedsiębiorcom, innowatorom, konserwując węgiel, dokładając do niego w mniej lub bardziej ukryty sposób, robiąc jakieś normy budynków takie, żeby one zużywały dużo energii, bo to koncerny energetyczne lubią, jak budynki zużywają dużo energii, więc my celowo mamy normy energetyczne, no, absurdalnie bezsensowne zamiast tej strony zeroenergetycznych. I jakby ta edukacja jest fundamentem, ale też widzę, że żeby nie narzekać, że dużo się zmienia. Siedzę w tej branży już od kilkunastu lat tak solidnie i pamiętam, jak było w tamtych czasach. Generalnie pies kulawą nogą się tym nie interesował, a w mediach to już w ogóle generalnie. A w polityce to od lewa do prawa wszyscy węglem mówili. A smog był rzeczą normalną, którą się nikt nie przejmował. Swoją drogą taki smog to daje nadzieję trochę, bo ja znam ludzi z alarmów smogowych, którzy tam opowiadali mi, jak tam, nie wiem, 5-7 lat temu chodzili po samorządowcach i mówili, że z tym smogiem trzeba coś zrobić, że to trzeba zbanować te kopciuchy, normy węgla i w ogóle i programy wymiany pieców. I szli do samorządowca, do, nie wiem, prezydenta Krakowa, a ten się puka w głowę, panie, pana, co pan myśli, jak tutaj bym próbował to zrobić, to zaraz smoła, pierze taczki i wyjeżdżam. Ale zwróćmy uwagę, minęło parę lat edukacji społecznej, wyszli ludzie na ulicę, przychodzili na spotkania radnych z transparentami, robili marsze, edukowali, wypowiadali się w mediach i co się stało? Nagle się okazało, że tak naprawdę, jak były ostatnio wybory samorządowe, to prezydent każdego kandydata na prezydenta każdego dużego miasta był za ochroną powietrza i faktycznie dużo się w tym temacie dzieje i to doszło do pewnego przełomu, który pokazuje, że takie działania społeczne, że jak ludzie sobie coś uświadomią i wyjdą do decydentów i powiedzą, że żądają zmian, faktycznie potrafią tą rzeczywistość zmieniać. I jak mówię, jesteśmy ostatnim krajem Unii Europejskiej, który nie ma celu neutralności klimatycznej. Osobne, z czego to wynika. Ale wszystkie inne kraje przyjęły ten cel. Jak patrzymy na ostatnie wybory w Niemczech, tam kwestia ochrony klimatu była w zasadzie na absolutnym topie. Przed kwestiami, nie wiem, COVID-a, migracji, jakichś ubezpieczeń społecznych, to był najważniejszy temat. Tam społeczeństwa chcą ochronić klimat. I wynika to z bardzo wielu czynników, bo oni sobie uświadomili tak naprawdę myślenie systemowe. Jeszcze musimy chronić klimat wszyscy po to, żeby nie popełnić zbiorowego globalnego samobójstwa. Po drugie, generalnie robiąc to, my zmieniamy nasze życie na lepsze i wzmacniamy gospodarkę. Jak pomyślimy, ja czasem obrazowo mówię, jak ta transformacja na czym polega, to mówię, że umawiam się z kimś na piwo, że się spotkamy, u niego usiądę i sobie pogadamy. No dzisiaj domyślnie pewnie wsiedlibyśmy w terenówkę, pojechali. Ta osoba siedziałaby w jakimś domu będącym wampirem energetycznym, który tam wpierniczał gigadżule jak potrzaskany nad spicykiem gazowym albo węglowym, a lodówka też była nieefektywna energetycznie. Ale można mieć zupełnie inaczej. Ja mogę do znajomego jak w Kopenhadze dojechać rowerem albo transportem elektrycznym bezemisyjnym. Emisje, wpływ na środowisko, bliskie zera, kiedy rowerem. Dom zeroenergetyczny, no to wpływ na środowisko bliski zera. Lodówka efektywna energetycznie, a jeszcze tak zrobiona, że łatwa w naprawie. Jak, nie wiem, walnie termostat, to wymienia się klocek na standardowy, inny działa dalej, tak? I zrobiona pod kątem odzysku surowców, jak na koniec dobiegnie swojego okresu życia. Więc dzisiaj ta moja usługa energetyczna, że dojeżdżam do kogoś, żeby spotkać się z nim na piwo, to jest straszny odcisk środowiskowy, a możemy to zrobić tak, żeby nie było tego odcisku środowiskowego, żeśmy mieli wysoką jakość życia, nie plądrując planety dzieła Bożego, można powiedzieć jak barbarzyńcy, tak? Bo nie po to dostaliśmy tą planetę, żeby czynić ziemię poddaną na zasadzie, nie wiem, handlarza niewolników, tak? Że wszystko, kurde, splądrujemy, no tylko tak, żeby się zaopiekować tym, co tutaj mamy, tą perełką naprawdę w kosmosie. I generalnie w Niemczech zdają sobie sprawę, że okej, no, mieszkanie w domu zeroenergetycznym to nie jest koniec świata. Nie ma rachunków, nie ma ubóstwa energetycznego, nie ma smogu, kontrola wilgotności, stężenia CO2. To jest XXI wiek. Transport, miasta jak Kopenhaga, Wiedeń, Oslo, Amsterdam, pozbawiające się samochodów, są miasta przodujące w rankingach jakości życia. Nie ma wypadków, nie ma smogu, nie ma hałasu, nie ma korków, są miejsca na parki, a nie na parkingi. Rzeczy łatwe w naprawie, projektowane pod kątem odzysku surowców. Też nie jest koniec świata. Oni kraj stwierdzili, że to jest pewna fajna wizja i bezpieczeństwa energetycznego, i nie kupowania tej ropy i czegoś tam jeszcze od szejków i oligarchów, że to jest pewien spójny program też społeczny, sprawiedliwości społecznej, podniesienia jakości życia i tak naprawdę oni wiedzą, że granie jakby idąc w tą stronę, oni też wzmacniają swoją gospodarkę. My tak w Polsce mówimy, no ta cała transformacja, ta zła Unia to chce zniszczyć polską gospodarkę. Ale idąc tą drogą i konserwując, no to jest tak, świat się zmienia szybciej niż kiedykolwiek wcześniej w historii. To jest ewidentne. Widzą to Chińczycy, Amerykanie, widzi to Europa Zachodnia. Temu towarzyszy kreatywna destrukcja. Stare jest zastępowane przez nowe, które z różnych względów jest lepsze, efektywniejsze, ma niższe koszty zewnętrzne, środowiskowe. I kreatywna destrukcja, można albo się przed nią bronić, tak w swoim czasie na przykład była rewolucja przemysłowa,
no nie wiem, w Wielkiej Brytanii hulała rewolucja przemysłowa, w Niemczech hulała, a co się działo w caracie czy cesarstwie austro-węgierskim? No oni ją blokowali, bo rewolucja przemysłowa wymagała zmiany stosunków społecznych, wyedukowania społeczeństwa, uwolnienia chłopów pańszczyźnianych, wycofania się przez arystokrację, oddania prawa głosu obywatelom, mieszczanom. Więc oni generalnie nie by chcieli tej rewolucji przemysłowej, żeby kraj był bogaty i mógł silną armię wystawić, ale tak, żeby nie zmieniać stosunków społecznych. No to oczywiście zablokowali kreatywną destrukcję i zostali skansenami. Kiedy w I wojnie światowej te skanseny się zderzyły z Niemcami czy Wielką Brytanią, granie zostały zaorane przez siły historii. Więc my powinniśmy przyjąć do wiadomości, że świat się zmienia szybko i kreatywną destrukcję możemy wykorzystać na naszą korzyść. Możemy być beneficjentem do tej transformacji. I to, do tych wniosków, do których doszli, nie wiem, Niemcy, Chińczycy, czy granie to jest nasza przyszłość, też gospodarcza. Że tam są nasze przyszłe miejsca pracy, a nie w coraz głębszych dziurach w ziemi czy w starej sektorach gospodarki, tylko właśnie w tych nowych sektorach, gdzie nawet nie są często jakoś szczególnie skomplikowane technologicznie. Pomyślimy o budynkach seroenergetycznych. To nie jest trudna technologia. Pompy ciepła, rekuperatory. Są technologie o poziomie złożoności pralki czy lodówki. To umiemy w Polsce robić znakomicie. Możemy to eksportować na całą Europę jak nie dalej. Autobusy elektryczne, ładowarki do autobusów, pociągi, tramwaje, statki do stawiania turbin wiatrowych. Długo można wymieniać grane elementy montażowe do fotowoltaiki. Tak naprawdę możemy sobie wypracować takie przewagi konkurencyjne, że będziemy beneficjentem netto. Bo teraz jesteśmy na kursie takim, że za chwilę, ponieważ świat pędzi do przodu w tej materii, będziemy kupować od Chińczyków fotowoltaikę, od Niemców wiatraki, od Amerykanów reaktory i będziemy psioczyć, a co jesteśmy biedni, że nas zmuszają, że to wszystko kupujemy. A na własne życzenie tak naprawdę idziemy tą drogą i sami sobie wiążemy nogi w tym wyścigu. Więc ja generalnie widzę Polskę, zarówno nie jako my mówimy, a nas to nie dotknie, będą umierać ludzie na globalnym południu, a nasze dzieci zapłacą rachunek za to, jak my żyjemy. Sorry, etycznie dla mnie to jest nieakceptowalne. Więc idąc drogą transformacji, jesteśmy etyczni, nie niszczymy przyszłości naszych dzieci, co dla mnie jest ważne. Nie wyobrażam sobie jakby innego systemu etycznego w ogóle, który dopuszcza do tego. To jest dla mnie coś w ogóle niepojętego. Podnosimy naszą jakość życia. Te domy energetyczne, miasta jak Kopenhaga, zielono, ochrona polskich gleb, ochrona polskich lasów. I jeszcze wzmacniamy polską gospodarkę. What's not to like? Ja w ogóle dziwię się, że nasi decydenci mają taki defekt mózgu, że tego nie dostrzegają i zakonserwowali się w tym starym status quo, jak kurczę nie przymierzając carat czy cesarstwo austro-węgierskie. My tak naprawdę przegrywamy naszą szansę na wiele sposobów. Więc robię, co mogę, edukuję, tłumaczę i staram się to przepychać, ale też widzę, coś się zmienia. Jak jeszcze 10 lat temu czy 5 lat temu w mediach w ogóle to było, wszyscy węglem mówili, no teraz się bardzo dużo zmienia. Też dzięki młodzieży, która wyszła na ulicę i powiedziała nam, boomerom, co my sobie w ogóle myślimy, że jak my w ogóle możemy robić taką niesprawiedliwość międzypokoleniową. Więc to jakby jest coraz więcej interesariuszy, którzy popychają sprawy we właściwą stronę. Tak jak kiedyś partie polityczne wszystkie mówiły węglem, tak w zasadzie teraz już tylko, w zasadzie w PiSie to już też nawet nie jest monolit. Wielu w PiSie chce robić tą transformację i w Konfederacji. Cała reszta już generalnie przyjęła do wiadomości, że tę transformację będziemy robić. Więc potrzebna jest, no, jak powiedziałem, dobra zmiana w tym zakresie, żeby ją dopiąć i ruszyć tam, gdzie megatrendy nas prowadzą, bo kopanie się z megatrendami generalnie raczej do niczego dobrego nas nie doprowadzi. Dziękuję, panie Marcinie. Jedno zdanie na temat hipokryzji polityków, o której, czy też o tych wypowiedziach. Ja chciałbym przypomnieć Al Gore, który trochę zaczął takie działania i swoim filmem Inconvenient Truth, Niewygodna prawda, zdobył nawet Oscara, ale jak się przyjrzano jego domowi i zużyciu prądu w Nashville, to okazało się, że jego dom zużywa 21 razy więcej prądu niż średnie amerykańskie gospodarstwo, a sam basen ogrzewanie konsumował 6 razy więcej, czyli w roku 2007-2016 przyjrzano się znowu i zużywał już 34 razy więcej niż średnie amerykańskie gospodarstwo, więc To też ten taki przykład. Może wejdę słowo troszkę. Znaczy od czasu Al Gore rzeczywiście wyciągnął wnioski i poprawił swój dom, ale mamy wiele takich przypadków aktywistów klimatycznych, czy tam DiCaprio, którzy latają prywatnymi urzutowcami na konferencje klimatyczne. Właśnie to jest demotywujące zupełnie. Dlatego uważam, że ludzie, którzy jakby mówią, że powinniśmy chronić klimat, no nie mogą mówić tak, ja robię tak, ale to rób zupełnie inaczej, rób tak, jak mówię, a nie tak, jak robię. Dlatego na przykład, nie wiem, nie latam samolotami, nie mam samochodu, mięsa praktycznie nie jadam, jestem ekspertem oszczędzania prądu, bo gdybym tego nie robił, to byłbym hipokrytą po prostu. Więc jak chcemy zacząć zmieniać świat, to musimy przynajmniej jakieś minimum dać siebie. I ja nie mówię, że w ogóle nie będziemy emitować, tak? Jak też korzystam z prądu, biorę ciepłą kąpiel, czasem wezmę taksówkę, tak? W naszym świecie nie sposób żyć tak, żeby nie emitować, ale wypada zrobić tak, że emitować mniej. Poza tym to bardzo zmienia naszą psychikę. Bo naszą pierwszą reakcją na ten kryzys jest wyparcie.
Tak, bo to jest strasznie niewygodne myśli za tym stoją. Zaśmieszkowanie, a jak zaczynamy się angażować sami, że staramy się ten jednak swój odcisk środowiskowy minimalizować, to staje się istotnym elementem naszej tożsamości i zarażamy innych. W sumie nie o to chodzi, że moje redukcje emisji uratują sytuację i klimat, bo emisje światowe spadną. Nie, chodzi o to, że tak naprawdę zmieniając siebie zmieniamy system. Jesteśmy wyborcami. A to też jest bardzo ważny element, że jak na przykład my lubimy, jesteśmy egoistyczni, lubimy jak tam jest dobrze, jako ludzie tak mamy. Więc jakbym po Warszawie jeździł terenówką, to jakie infrastruktury bym chciał? No tak, kurde, wszędzie poruszę jeszcze po dwa pasy, darmowe parkingi i zabierzcie mi w pigułę tych pieszych rowerzystów i buspasy, bo mi przeszkadzają. No jak jeżdżę po Warszawie rowerem albo transportem miejskim, to ja chcę Kopenhagę i głosuję na polityków, czy samorządowców, czy centrale, którzy zrobią mi tak, żeby było dobrze, tak? Taka naturalna kolej rzeczy, głosuję swoimi pieniędzmi. A w ogóle najważniejsze w tym wszystkim jest to, że tak naprawdę nie siedzieć samemu i nawet coś zmieniasz u siebie, że nie wiem, nie jeżdżę samochodem, czy nie latam samolotem, tylko żeby wyjść i z innymi zacząć coś robić w jakimś think tanku, w ruchach miejskich, w takiej czy innej organizacji, edukować, tak, bo nasza siła jest w działalnościach zbiorowych, a nie w zrobieniu czegoś gdzieś tam w back office. Dziękuję panom za wypowiedzi. Teraz przejdziemy do pytań z publiczności. Zebrało się już kilkanaście z nich i może zacznę od tego. Co z rosnącą liczbą ludzi, którzy chcą konsumować więcej i więcej? Pytam w kontekście natura polem bitwy. Jest takie pytanie. Dobrze, pan profesor. Zajmuję się najludniejszymi państwami świata i je znam z autopsji, więc czuję się upoważniony. No w zasadzie całe moje interwencje były jednym wielkim apelem o to, żebyśmy zrozumieli, że najludniejsze państwa świata zaczęły ingerować w naturę i my tutaj werbalizujemy, dużo mówimy, a coraz więcej jest sygnałów, że mamy granice wzrostu, że mamy limity czasowe. Spory są tylko, czy to jest do 2035, czy 2050 roku, czy może wcześniej, czy może później. Ale czasu mamy mało i tu się nie do słów należy ograniczać, nie do przepychanek werbalnych, tym bardziej nie do ideologii, tylko uświadomienia sobie, że zawisła nad nami nieporównanie większa groźba, aniżeli COVID, któregośmy nie przewidzieli, chociaż ja znam filmy i scenariusze, które dosłownie pokazywały, że to jest coś takiego, jest możliwe. Z tym, że gdyby przyszła prawdziwa katastrofa klimatyczna, to COVID, który w przypadku Ameryki, Stanów Zjednoczonych, pokłonął już ponad 700 tysięcy ofiar, czyli więcej, i tu cytuję Joe Bidena, niż w pierwszej, drugiej i wietnamskiej wojnie razem wziąwszy, zginęło czy zeszło z tego świata Amerykanów, to to jest tylko przygrywka, co by było, gdyby były zmiany klimatyczne. I albo sobie to uświadomimy, albo będziemy nadal bawili się na Titaniku. I niektórzy, i niedaleko od nas, zaczęli już robić, szczególnie państwa skandynawskie, była tu mowa o Kopenhadze, ale na przykład Norwegowie, już w 90% przechodzą na hybrydy i samochody elektryczne. Nie mówiliśmy tu o samochodach elektrycznych, autonomiczne zostawmy jako odrębną kategorię. To są rzeczy, które zaczynają wchodzić dosłownie. U nas, no może w Warszawie, nie wiem, w większych miastach pojawiły się te rowery i to jest dobre, ale tego jest za mało. I naturalnie, że zagrożeniem już od Malthusa, teorie malthusiańskie, ale też od słynnego raportu Klubu Rzymskiego, granice wzrostu, że ilość zwiększająca się ludzi, przewiduje się, że do połowy tego stulecia będzie nas 9 miliardów, a jest 7,7, z tym, że na przykład w Chinach tam była polityka jednego dziecka, ograniczano politycznie wzrost, przyrost naturalny. Teraz jest polityka trojga dzieci, a dzieci nie ma wcale, bo mentalność się młodego pokolenia zmieniła.
i na przykład Japonia, Chiny, tam liczba ludzi maleje i to gwałtownie. Europa Zachodnia, wiemy, nawet migrantów potrzebujemy, żeby była siła robocza. To wszystko zmienia nas świat, no, natomiast no, sztucznie nie zatrzymamy. Największy przyrost naturalny jest w krajach słabo rozwiniętych, mało rozwiniętych, które takimi niestety w tym pasie południa pozostaną. Indie po raz pierwszy w dziejach powszechnych wyprzedziły, czy właśnie wyprzedzają w tej chwili Chiny i stają się najludniejszym państwem świata i tam żadnego programu ograniczania liczby ludności nie ma. Nie ma tu mądrego, który by zaordynował w skali globalnej, a to jest wyzwanie i odpowiedzią na to wyzwanie jest oczywiście program planowania rodziny, ale jak planować rodzinę w kraju arcybiednym. Drugie, oczywiście przechodzenie, o tym, czym mówiliśmy, tej rewolucji technologicznej, przechodzenia na alternatywne źródła energii, ale przede wszystkim zmiana mentalności, zmiana kształcenia i sumując to, co dotychczas mówiliśmy wszyscy, chcąc świat ten zmienić, zaczynajmy od siebie samego. Bardzo dziękuję. Czy któryś z prelegentów jeszcze chciałby coś dodać do tego pytania? Jeszcze można dodać bardzo wiele rzeczy, tak? Jeszcze znowu podzielę ekran, bo zresztą o tym wspominałem już trochę, tak? Tutaj widzimy ekranie, no kto emituje, tak? Widać, że najbogatszy 1% emituje dwa razy tyle, co te miliardy ludzi. Więc jak z punktu widzenia zmiany klimatu, to nie te miliardy ludzi są problemem, tylko to, że oni mogliby chcieć żyć tak jak Polacy. Oczywiście jest też kwestia, nie wiem, żywności na przykład, wylesiania. O to ja apeluję, że zrozummy, że 1 400 000 000 ponad 3 Unie Europejskie w Indiach i ponad 3 Unie Europejskie w Chinach chce żyć na tym poziomie, a w Chinach już niektórzy żyją jak my. No i na to planeta nie da rady, po prostu nie da rady. Ten model nie był przewidziany na miliardy ludzi. On się sprawdza, jak tak żyły dziesiątki milionów w Stanach, czy tam powiedzmy jeszcze setki milionów gdzieś tam w Europie Zachodniej, Stanach, Japonii. Ale już tak nie jest. Ten model gospodarki rabunkowej, gdzie kapitał naturalny przepuszczamy przez maszynkę do robienia pieniędzy, żeby to się miało jakąkolwiek szansę. To jest zderzenie z granicami wzrostu takie, że rany boskie. I teraz tak, jakby ci ludzie oczywiście, którzy siedzą w tych slumsach, widziałem jak to wygląda, jak ludzie tam mieszkają, w jakich warunkach, to jest po prostu przerażające, jakie to z punktu widzenia godności ludzkiej, to po prostu no, płakać się chce. Oni mają prawo też do tych udogodnień, którymi my się cieszymy. I my nie możemy im powiedzieć, że mają dalej siedzieć w tej ziemiance, misce ryżu, bo po prostu no, pukają się w głowę, że nam się poprzewracało. Ale jeżeli oni by naśladowali nasz sposób życia i powiedzieli, że skoro Polacy tam spalali ten węgiel, to oni też mają prawo, przynajmniej tyle per capita emisji skumulowanych co Polak, no to w tym momencie smażymy świat tak, że po prostu wszyscy mamy przegwizdane. A ci w Indiach szybciej niż my swoją drogą, bo tam jest bardzo gorący klimat. Dlatego jakby powinniśmy wziąć pod uwagę, często się mówi, że nie ma sensu, że Unia Europejska tak ciśnie te redukcje emisji, bo to niecałe 10% globalnych emisji. Ja zauważę, jak nam się w Europie to uda, a mamy szczególną odpowiedzialność historyczną, jak nam się to uda, to my jesteśmy rejonem świata, rzeczywiście gdzie się żyje bardzo dobrze. To my dostarczymy rozwiązań, wzorców, technologii tym ludziom na globalnym południu, żeby oni przeskoczyli ten brudny etap. To, co się stało w Afryce, kiedy nie kładli kabli telefonów między wioskami, tylko od razu postawili stację telefonii komórkowej. Przeskoczyli pewien etap. I tam teraz rozliczają się za pomocą nie wiem, SMS-ów czy innych technologii komórkowych. To się trochę nawet dzieje, bo jak pamiętamy, kilkanaście lat temu takie kraje jak Niemcy czy Dania zainwestowały w absurdalnie drogie źródła energii jak fotowoltaika czy wiatr. My tak patrzyliśmy na to z takim Schadenfreude, ale głupi ci Niemcy, ile ich to kosztuje ta cała transformacja energetyczna. Ale dzięki temu, że były te zamówienia, no to są zamówienia, to biznes zrealizował, poszedł postęp techniczny, ceny spadały fotowoltaiki i wiatru, teraz są to najtańsze źródła na świecie i dzięki temu Hindusi poskreślali swoich planów budowy setki elektrowni węglowych, które chcieli budować, bo po prostu taniej jest już budować, elektryfikować te wioski fotowoltaiką w tych wioskach,
niż budować elektrownie węglowe. Chyba, że tam je mają łatwiej trochę na globalnym południu, bo w strefie zwrotnikowej nie mają tego problemu ze słońcem co my, że latem świeci bardzo dużo, a zimą bardzo mało. To jest strefa zwrotnikowa, w zasadzie świeci, nieważne jaka pora roku, jaki miesiąc, to świeci podobnie, trzeba zmagazynować energię na noc co najwyżej, tak? Jakieś tam powiedzmy kilka godzin. To już w tym momencie spokojnie można bateriami obsłużyć. Więc generalnie to jest naszą robotą, żeby pomóc im w tej transformacji przeskoczyć etap, żeby dać im efektywne energetycznie budynki, pompy ciepła, pokazać, że elektromobilność jest przystępna i że oni mogą żyć godnie, nie dewastując planety i zasobów naturalnych. Więc jak nam się to w Europie uda, to my tak naprawdę zredukujemy nie 10% emisji, tylko damy narzędzia i rozwiązania tym miliardom ludzi na globalnym południu i zredukujemy, powiedziałbym, spokojnie z 50% globalnych emisji w ten sposób. A przy okazji rzeczywiście zajmiemy jakieś pozycje gospodarcze jako dostawca tych technologii i rozwiązań w sumie. Więc jak powiem tak, no jedziemy na wspólnym wózku i teraz jak przerzucanie się odpowiedzialnością i mówienie, nie, wskazywanie... A Chińczycy emitują więcej od nas. A Amerykanie to per capita to coś tam. No, a Chińczycy mówią, że sorry, oni to emitują ułamek tego, co Amerykanie. A w ogóle Europejczycy to emitują już od pokoleń. Oni dopiero zaczęli tam w ostatniej dekadzie. Więc co my sobie w ogóle myślimy? Amerykanin powie, że a Chińczycy to emitent numer jeden, a Europa to w ogóle dymi od rewolucji przemysłowej w XVIII wieku. Tak nawzajem się będziemy pokazywać palcami i mówić, że ani Chini coś zrobią. Nawzajem kończymy w zupie. Tak? Więc jakby no, dla mnie to w ogóle nie jest scenariusz, że powinniśmy zgodnie powiedzieć, że okej, każdy ma swoją odpowiedzialność, każdy ma swoje możliwości. To wspólnymi siłami wygrzebmy się z tej dziury. Tak? No, Anglosasi mawiają, when you're in a hole, stop digging, tak przede wszystkim. Ale z punktu widzenia populacji, wracając do pytania, oczywiście to jest o co mówił pan profesor generalnie, kiedy społeczeństwo osiąga pewien poziom zamożności, to automatycznie dzietność spada. To jest kwestia zapewnienia ludziom godnej starości, żeby nie zapewniać jej przez to, że ma się 10 dzieci, tylko przez to, że ludzie generalnie są zamożni, jest system emerytalny i te dzieci wiadomo, że przeżywają i wyedukować kobiety generalnie, żeby one mogły o sobie decydować, żeby mogły pracować i to automatycznie zmniejsza dzietność. Nie przez polityki takie zamordystyczne, jak polityka jednego dziecka w swoim czasie, tylko właśnie przez politykę poprawiania jakości życia ludzi, która automatycznie prowadzi do spadku dzietności. Bo teraz populacja na świecie, pomijając Afrykę, granie rośnie dlatego, nie dlatego, że jest większa dzietność niż poziom zastępowalności pokoleń tam dwa z haczykiem, tylko dlatego, że ludzie żyją coraz dłużej, za to populacje krajów rosną. Ale poza Afryką, już nawet na Bliskim Wschodzie, granie ten wzrost populacji wyhamował. Więc to daje szansę, że generalnie nie będziemy dalej mieć 10, 15... Nie tylko Afryka, również Indie, również Indonezja, Azja, to już bardzo wyhamowało. Nie. Dobrze, przejdziemy do kolejnego pytania. Pewnie pan Marcin może mieć wiedzę na ten temat. Co ze wzrostem temperatury na powierzchni Ziemi pochodzącej od środka jądra Ziemi? Najnowsze badania wskazują, że czynnik ten ma ogromny wpływ na globalne ocieplenie, a w ogóle o tym się nie mówi. Ja lubię to stwierdzenie najnowsze badania. Dobra. Znaczy, bo oczywiście wiemy, jaki jest strumień energii geotermalnej. To jest mniej więcej uśredniając globalnie na poziomie 3 mW na metr kwadratowy. 3 mW. W wyniku tego, że my dorzuciliśmy do atmosfery gazów cieplarnianych i uczyniliśmy ucieczkę promieniowania z powierzchni Ziemi w kosmos, to ta nierównowaga radiacyjna sięga jest mniej więcej na poziomie 3 W na metr kwadratowy. 3 W, a nie 3 mW. Więc nawet gdyby ten strumień ciepła geotermalnego z jakich względów się podwoił, a nie ma powodu, żeby to było i nic takiego się generalnie nie obserwuje, to i tak ma to znaczenie, znaczy to nie ma znaczenia, krótko mówiąc. Dobrze, bardzo dziękuję. Kolejne pytanie. Jak budowa elektrowni atomowej w Polsce może wpłynąć na stosunki między Rzeczpospolitą a naszymi sąsiadami? I ja może jeszcze dodam od siebie, czy powinniśmy iść w kierunku właśnie budowy elektrowni atomowych w naszej strategii klimatycznej. Który z panów chciałby odpowiedzieć na to pytanie? Ja z pewnością pogadam. Najpierw tę elektrownię wybudujmy, a dopiero potem, bo my od lat 70. tam w Koszalińskim śmy budowali już pierwszą elektrownię. Mieliśmy różnych pełnomocników rządów i teraz chyba dopiero jak sektor prywatny podjął decyzję, coś zapadnie. Mamy tu problem poważny, bo mamy zupełnie inne filozofie, jeśli chodzi o atom w najbliższym naszym sąsiedztwie. Niemcy przecież w Bundestagu podjęli decyzję w odpowiedzi na katastrofę w Fukushimie, że odchodzą od atomu, a Francuzi 80-parę% mikstu energetycznego mają z atomu. Wobec tego ja nie wierzę w pakiet energetyczno-klimatyczny Unii Europejskiej,
na dodatek w wydaniu polskim, kiedy od pewnego czasu to ruskie nam serwują w daniu, więc mamy trochę inne menu i to też jest bardzo poważne, coraz poważniejsze, więc niedługo uważajmy, żebyśmy mówili nasza Europa, bo być może nasza Europa to wcale nie będzie ta Europa, o której myślimy. To też powinno paść w tej dyskusji, w tej debacie o naszym miejscu na tej ziemi. Ja się zgodzić tylko chciałem z panem profesorem, chociaż trochę poprawić, że ta elektrownia była bliżej Gdańska, w Żarnowcu budowana i te plany obecne są też tam gdzieś w tych rejonach, powiedziałbym, bodajże Kopalina. Ale tak, ten problem budowy, chyba realizacji dużych inwestycji, powiedziałbym, w kategorii PR-owych jest doskonały. Myślę, że ona mogłaby powstać, ale zaraz po centralnym porcie komunikacyjnym, czyli moim zdaniem nie wiem kiedy. A w tych kategoriach, czy rzeczywiście iść w tym kierunku, to wypadałoby mieć tę strategię długofalową, ale rzeczywiście trochę idziemy odwrotnie od, powiedziałbym, zachodu Europy, ale z drugiej strony też w naszym sąsiedztwie funkcjonują te elektrownie i jeżeli to byłoby rozwiązanie bezpieczne, ja nie widziałbym większych przeszkód. Dobra, ja chętnie bym rozwinął wątek, nie wiem jak bardzo, bo ja o tym robię całe wykłady generalnie, więc jakby nie chcę się rozpędzać. Jak najstaje opierdziel z obu stron dyskursu, bo temat atomu, jak każdy skomplikowany temat i wielowymiarowy, ludzie lubią jak coś zero-jedynkowe, atom tak, atom nie i już. No to jest szara technologia, ma swoje plusy, ma swoje minusy. I jak każda wielkoskalowa technologia energetyczna, tak, biomasa ma swoje plusy, ma swoje minusy, energia wodna, wiatrowa, gdzie nie spojrzeć. Generalnie ja bym, tak, no... Dobra, żeby streścić. Źródła energii są bardzo ważne. Co do paru rzeczy można się zgodzić. Po pierwsze, powinniśmy zacząć nie od tego, jakie źródła energii, tylko ile energii potrzebujemy. To jest ten mój przykład, że umawiamy się na piwo. Bo możemy, nie wiem, dojechać wielkim samochodem, mieć dom wampira energetycznego, nieefektywną lodówkę i zrywać tyle energii. A może mieć dom zeroenergetyczny, nie wiem, dojechać rowerem, tak, mieć jakąś lodówkę i zrywać 1/4 energii, powiedzmy, tak? Więc fundamentem jest efektywność energetyczna. Możemy ją poprawić radykalnie i w budownictwie, i w transporcie, i w przemyśle. Kraj powiedział, że możemy spokojnie ściąć zużycie energii do 1/3, a zupełnie nieambitnie do połowy tego, co zużywamy obecnie, mając super lepsze usługi energetyczne niż obecnie. I oczywiście, jakbyśmy nie prowadzili efektywności energetycznej, na koniec trzeba jednak tą energię w jakiejś ilości dostarczyć. Pytanie jest teraz, z czego? Może tak, z prądu przede wszystkim. Dlaczego będziemy elektryfikować system energetyczny? Z kilku względów. Po pierwsze, to jest bardzo efektywne. Jak porównamy silnik elektryczny versus silnik spalinowy w samochodzie, to sprawność jest mniej więcej 3-krotnie większa od silnika elektrycznego. No, silnik spalinowy, wiadomo, sprawność na poziomie 20-paru%. Elektryk na poziomie tam 80%. Dwa, źródła energii przyszłości, czy mówimy o wietrze, czy o słońcu, czy o reaktorach jądrowych, produkują prąd. Więc to jest kolejna przyczyna, dla której będziemy elektryfikować system, cały system energetyczny. Nie tylko mówimy o prądzie sensu stricte, bo dzisiaj mamy na przykład transport, no to nie jest prąd, dzisiaj to jest ropa. Ogrzewanie budynków też nie jest prąd, to jest głównie gaz i węgiel. W przyszłości mamy i zelektryfikowane ogrzewanie budynków przez pompy ciepła, i transport mamy elektryczny, i przemysł mamy elektryfikację procesu. W zasadzie elektryfikujemy wszystko, co się da, kosztem całej reszty nośników energii, na przykład przestajemy kupować ropę od Putina, tak? Bo już nie potrzebujemy, mamy na przykład transport elektryczny. I teraz pytanie jest, jak różne źródła energii, w jakiej proporcji powinny w tym miksie energetycznym być? Ile tu wiatru, ile słońca, ile może biomasy, ile tego czy tamtego, ile atomu? I to jest kwestia bardzo wielowymiarowa. Ja bym chętnie zrobił na ten temat wykład, przyłączył się na prezentację i pojechał. Powiem tak, atom może być, aczkolwiek według mnie nie jest optymalnym wyborem dla Polski. To, co myśmy robić w Polsce, to pierwsze odpalić od razu, dzisiaj, a najlepiej wczoraj lub przedwczoraj, program efektywności energetycznej, czyli głęboka termomodernizacja budynków. Dane rządowe pokazują, dane KAPE, Krajowej Agencji Przygotowania Energii, że możemy ściąć zużycie energii w budynkach na ogrzewanie do 1/4 obecnego. To jest ponad 30% polskiego zużycia energii, można mieć 1/4. Kończymy z ubóstwem energetycznym, kończymy ze smogiem, kończymy z rachunkami z ogrzewania budynków. Czemu nie? W transporcie możemy spokojnie ściąć o połowę. To jest lepszy transport publiczny, to jest kopenhagizacja miast, to jest elektryfikacja transportu i osobowego, i towarowego.
Bez problemu. Generalnie i to powinniśmy ruszyć już teraz jak najszybciej. Po drugie, potrzebujemy jak najszybciej redukcji emisji, jak najszybszego odchodzenia od węgla. Generalnie wszystkie raporty i ONZ-u, i Międzynarodowej Agencji Energii pokazują, że w krajach uprzemysłowionych powinniśmy wyłączyć węgiel do końca dekady. W Polsce też. Więc potrzebujemy bardzo szybko źródeł, które można łatwo skalować, szybko stawiać. Pasz, wiatr i fotowoltaika. Jesteśmy w stanie to rozbudowywać gigawatami, jak patrzymy, co się w fotowoltaice ostatnio stało. Tak? W ostatnim roku nam zapostawiliśmy ponad 3 gigawaty. Tak? Żaden problem. Okazało się, że i to ludzie za własne pieniądze stawiają. Wietrze też bez problemu. Możemy tak naprawdę bardzo szybko te źródła rozbudować. A na dłuższą metę oczywiście potrzebujemy źródeł, w ogóle to jest tak, często jest misunderstanding, że potrzebujemy stabilnych źródeł energii. Tu pojawia się atom. Nie potrzebujemy stabilnych źródeł energii. Potrzebujemy stabilnego systemu energetycznego. Dostarcza nam tyle energii, ile potrzebujemy w takiej formie, w jakiej potrzebujemy. Więc na przykład możemy mieć wiatr i słońce, które produkują nam prąd, a co kiedy nie wieje, nie świeci, a wtedy mamy źródła gazowe, dyspozycyjne. Oczywiście my teraz przez gaz często rozumiemy gaz ziemny, bo tak dość czas było. Gaz to jest stan skupienia. To może być gaz ziemny jako paliwo kopalne, które robi zmianę klimatu, a może być też na przykład biogaz, biometan bezemisyjny albo wodór robiony przez elektrolizę, który też jest gazem i też może być dyspozycyjny. I generalnie jak się policzy to wszystko, liczą to Niemcy, Duńczycy, liczy Międzynarodowa Agencja Energii, generalnie spina się to wszystko bez atomu. I teraz jest decyzja, czy chcemy mieć atom, czy nie chcemy. Granie scenariusze globalne pokazują, że atom będzie miał miejsce w światowym miksie energetycznym. Na poziomie gdzieś 10%, plus minus, do połowy stulecia. Może kilka, może kilkanaście procent. W niektórych krajach go będzie więcej, w innych mniej, w innych go w ogóle nie będzie. Czy pytanie, czy powinien być w Polsce? Na pewno nie powinien być w krajach, które już ten atom mają rozwinięty, jak na przykład nie wiem, Korea Południowa albo Francja. No Niemcy podjęli decyzję, że tego atomu nie chcą z różnych względów. Ja osobiście wolałem, żeby oni najpierw wyłączali węgiel, a później atom w tej kolejności, jak już musieli wyłączać jedno i drugie. Postanowili najpierw wyłączać atom, a później węgiel. Ale też nie demonizował, bo my jak często mówisz, że ci Niemcy teraz ten gaz ziemny to tam spalają gigantycznymi ilościami. Jakby ktoś spojrzał do danych, to Niemcy spalają teraz mniej gazu ziemnego niż kilkanaście lat temu. Tak jednostka bezwzględna do produkcji prądu. Mniej prądu generują z gazu ziemnego niż kilkanaście lat temu. Spojrzałem sobie wczoraj na dane. Taka ciekawostka. Przy czym jasno mówią, że okej, jak robią teraz elektrownie gazowe, potrzebują ich do jako źródeł dyspozycyjnych, to już generalnie chcą je budować i gazociągi, tak żeby one były hydrogen ready. Generalnie przyjmują, że będą przychodzić na wodór, że będzie gaz, ale tym gazem będzie wodór generalny, robiony jako wodór bezemisyjny. Z jakąś tam domieszką biogazu, zresztą tego biogazu mają całkiem sporo, byśmy mieli tyle biogazu, co Niemcy teraz mają, to i byśmy go traktowali jako źródło dyspozycyjne, to prawie, że nam zapewniłoby to stabilizację systemu energetycznego do niestabilnych wiatru i słońca. Więc pytanie, czy Polska powinna mieć atom? Ja nie jestem przekonany, bo to generalnie byśmy kupili tę technologię od kogoś. Ja jestem fanem transformacji energetycznej. Widzę, ile możemy mieć korzyści gospodarczych z pójścia w drogę OZE i efektywności energetycznej tych technologii. My możemy mieć miejsc pracy, a jak pójdziemy w atom, po prostu od kogoś to kupimy. To generalnie większość tych pieniędzy, lwia część trafi, nie wiem, do Francuzów, Koreańczyków, Amerykanów ostatnio, tak, to ten atom by kupił, więc trochę nam to przyblokuje też system energetyczny. A przy tym to jest to ciągle myślenie top-down, od wielkich centralnych jednostek, prąd spływa na dół do odbiorców. A przy generalnie z lokalnej produkcji energii, rozproszonej, lokalnego bilansowania, bielsko na to będzie dużo tańszy system energetyczny. I ta energia z elektrowni jądrowych po prostu będzie też dużo droższa niż energia z rozproszonego systemu energetycznego opartego na OZE, co znowu będzie dusić konkurencyjność polskiej gospodarki, za tę drogą energię jednak się nie zapłaci. Nie skreślam atomu, bo generalnie jakby dzisiaj atom ma ten problem, że robimy elektrownie jądrowe, reaktory na sztuki, jako unikalne dzieła sztuki. Generalnie nie umiemy to robić. I tak jak mamy LCOE energii, levelized cost of electricity, z wiatru i słońca po prostu spadł w sposób kosmiczny, generalnie w okolice prawie że zera, są najtańsze źródła energii, także na aukcjach w Polsce, no to niestety atom tak nie ma, jest coraz droższy, to jest duży problem generalnie. W zasadzie, jeżeli teraz kupować atom, to można tylko od Chińczyków albo od Rosjan, takie gotowe rozwiązania, może być, że spółki powiedzmy, tak? Ze względów geopolitycznych ani od Rosjan, ani od Chińczyków nie kupimy, więc pozostają nam do kupienia tylko rozwiązania, powiedziałem, że ciągle prototypowe, które jak już przychodzi do ich instalacji, to się przeciągają przekroczenia kosztów, mniej więcej z grubsza trzykrotne, czy mówimy o Europie Zachodniej, czy o Stanach Zjednoczonych. Więc nie wiemy, co dostaniemy, na kiedy i za ile. I to jest duży problem. Gdyby traktory schodziły z taśmy, że po prostu schodzą w produkcji seryjnej, po prostu wiadomo, co kupujemy, to jest sprawdzone, działa, wiadomo, kiedy będzie, za ile, tutaj byłbym jakby można bardziej otwarcie do tego podejść. Ale też jakby ta funkcja, że chcemy, żeby to było z kością dla polskiej gospodarki, jest to
też różne inne zagrożenia też jakby, no, nie będę to teraz znikał, ja może za chwilę wkleję dwa linki, gdzie jakby poruszam dwa wątki. Pierwsze to plusy i minusy atomu, a drugi jak atom wpisywałby się w nowy system energetyczny właśnie bazujący na prądzie z dużym udziałem źródeł pogodozależnych jak wiatr i słońce. Dobra, już się nie rozgaduję więcej, wklejam linki. Dziękuję panie Marcinie za wypowiedź, czekamy na linki w takim razie. Zbliżamy się do końca naszej dyskusji, naszej debaty, ale pozwolę sobie zadać jeszcze jedno pytanie dotyczące Arktyki i czy Arktyka będzie tworzyć konflikty pomiędzy Chinami a Rosją? Jak panowie widzą tę kwestię? Pan profesor Góralczyk. No to jest teza forsowana coraz mocniej na Zachodzie. I tu są trzy rzeczy do powiedzenia. Pierwsze, że Chiny nie są przecież, patrząc na mapę, krajem arktycznym, ale weszły w wyścig o tamtejsze surowce, na całego. I w dalszej perspektywie to będzie zderzenie interesów kilku podmiotów, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Unii Europejskiej, Rosji, Chin. I kwestia, czy to się geostrategicznie, geopolitycznie rozstrzygnie, bo walka o te surowce już się rozpoczęła. Czyli my mówimy o zmianach klimatu i ich wpływie, a biznesmeni ciągle tylko inną kategorią niż my się kierują, zyskiem, i widzą nowe, jeszcze nieodkryte, jedyne już na planecie Ziemia, zasoby surowcowe, o które brutalna walka się rozpoczyna. I tam jest druga kwestia. Nawet Chińczycy zaczynają rysować. Zobaczymy, czy przedstawią to publicznie, tak zwany arktyczny jedwabny szlak, żeby połączyć się nie przez Morza Południowe, tylko przez północ, bo to staje się coraz bardziej możliwe właśnie ze względu na zmiany klimatyczne. I ja mam tutaj taki, jako trzecią rzecz, taki wniosek, że to jest jak w starym chińskim przysłowiu, jeśli chodzi o Chiny i Rosję. Oni śpią w jednym łóżku w tej chwili, ale mają zupełnie różne sny. I w dalszej perspektywie to ta rywalizacja jest absolutnie możliwa, bo dokonał się w tych stosunkach kopernikański. Od traktatu Nerczyńsku w 1689 roku aż do rozpadu ZSRR, czyli do ostatniej dekady XX stulecia, to Rosja i Związek Radziecki był wielkim bratem dla Chin. A teraz jest dokładnie odwrotnie i pytanie geostrategiczne jest, jak długo Rosja chce być młodszym bratem i dostawcą surowców dla szybko modernizujących się i wyrastających na współhegemona, bo raczej nie hegemona, Chin. To jest wielkie pytanie i moim zdaniem władze rosyjskie, może nie te, bo mają Ukrainę, Donbas i dopóki jest Putin, a ten jak Władimir Władimirowicz Putin będzie wiecznie żywy jak Włodzimierz Lenin, który wiadomo, że wiecznie żywy nie był. Jak siławniki odejdą, to myślę, że będzie wielkie geopolityczne rozdanie i Arktyka, również morza i oceany tego świata będą bardzo istotnym miejscem wielkiej rozgrywki wielkich mocarstw. Jeżeli mogę, te pytanie arktyczne jest ciekawe, te chińska cała przecież koncepcja arktyczna z zeszłego roku, włącznie z tym rzeczywiście polarnym, jedwabnym szlakiem jest bardzo interesująca. Chiny się określają jako ten kraj przyarktyczny, prawda, przy tym zainteresowaniem i to jest rzeczywista zmiana i to jest to powiązanie chyba z Rosją możliwe. Pamiętajmy nawet, że co roku chińskie okręty ćwiczą sobie na Morzu Bałtyckim z Rosjanami, prawda? To też jest taka nowość od bodajże dwóch lat. I pokazuje tę, powiedziałbym, sprawność chińskich sił morskich w tym przegrupowaniu w ten rejon. I tu jest to zaniedbanie też amerykańskie kolejne, które posiadają jeden,
lodołamacz i jeden w remoncie, a Rosjanie dysponują co najmniej kilkunastoma sprawnymi lodołamaczami, w tym również w kierunku lodołamaczy o napędzie atomowym, więc to jest ta przewaga też rosyjska i tu widzę też pole do współpracy chińsko-rosyjskiej, czyli z tego geopolitycznego punktu widzenia coś również, powiedziałbym, niebezpiecznego dla naszego regionu. Dziękuję. Dobrze, bardzo dziękuję. Będziemy już kończyć naszą bardzo ciekawą debatę. Jak widać, potrzebujemy więcej i więcej rozmawiać na ten temat. Ja też ze swojej strony zapraszam na stronę Instytutu Nowej Europy, gdzie prowadzimy taki program Klimenous, właśnie dotyczący zmian klimatu i geopolityki. Jeszcze raz bardzo dziękuję naszym prelegentom, profesor Bogdan Góralczyk, generał Jarosław Stróżyk oraz pan Marcin Popkiewicz. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie Łukaszu. Bardzo dziękuję naszym prelegentom za przyjęcie zaproszenia do RODMŁŹ. Mieliśmy tutaj naprawdę obfitą dyskusję o tym, jakie znaczenie ma klimat i jakie też takie holistyczne spojrzenie na klimat i jak powinniśmy tego rozumieć. Zapraszam już jutro na ostatnią debatę tegorocznej trzeciej edycji Forum Geopolitycznego. Tym razem Arktyka jako miejsce rywalizacji mocarstw światowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, aula imienia profesora Michowicza, ulica Lindleya 5A. Tym razem spotkamy się stacjonarnie. Serdecznie zapraszam, to ostatni moment, żeby się też na tą debatę zarejestrować. Bardzo dziękuję. Będzie transmisja? Będzie także transmisja. No proszę link od razu. Przedsmak dyskusji mieliśmy już dzisiaj w ostatnim pytaniu. Dokładnie tak, to był wstęp do tego, co czeka nas. Ale lodołamacze dopiero ruszają. Bardzo, bardzo panu jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękuję, dobranoc. Dobrej nocy. Dziękuję bardzo, dobranoc.